Dzisiaj dwie postacie mówiły mi, co mam zrobić. Przejechałem kogoś samochodem, albo pomogłem bezdomnemu. Ty, widzisz tego chłopczyka, tam coś biją go? No właśnie widzę, trzeba mu pomóc szybko, powiedzcie mi. Nie, nie pomagaj mu. On jest dobry, naprawdę, weź mu pomóż. No nie wiem. Jakiś problem? Co, masz jakiś problem? Nie, nie mam. Ty, posłuchałeś się mnie. Oj, Fajrod, zawiodłam się, naprawdę, zawiodłam się. O nie, już nigdy się nie posłucham cię, diabełku. Ty mi tylko złe rzeczy pokazujesz, no zobacz, on go pobił, nie, pomóc jakoś, chłopcze. Same ze szkoły udało się. A, w końcu skończyłem dzisiejsze. O nie, kto tu leży? Halo, proszę pana. Witaj, witaj, bratku. Czy pan tutaj jest biedny? Daj, daj, proszę, robuksy, naprawdę brakuje mi. O Jezus, ty nie masz pieniędzy w ogóle. Pomagamy mu, diabeł jaki anioł. W ogóle czemu ja się was słucham? Pomóż mu, naprawdę, on jest bardzo potrzebujący, wiesz? Nie pomagaj mu, on chce tylko twoje pieniądze, a potem to wyda na głupoty. Aniołek, posłucham się ciebie, bo w ostatnio Diego. Dobra, proszę, weź moje wszystkie pieniądze na kanapki. Dziękuję, królu złoty, dziękuję, naprawdę. Masz moją pizzę, proszę, proszę, weź ją, proszę. O, tak, jedzenie. Rizisy, Doritosy, robisz jakieś coś? Proszę, wszystko weź, po prostu weź moje wszystkie rzeczy. Dziękuję, jesteś naprawdę najlepszy. Jest, Jezu. Znowu ona. Jeszcze raz ją wybierzesz, to się wkurzę. Jesteś dobrym człowiekiem, Fireout. O, najlepsza rodzina na świecie. Znaczy, co? To nie rodzina. O Jezu, wracam do domu po szkole, czuję się mega dobrze, że pomogłem temu by... O, mama, cześć, jak cię spotkałem. Cześć. Jo, w ogóle mieszkamy w bunkrze, nie pokazałem wam, widzowie. Tutaj mamy plantację najlepszych rzeczy. Dobra, tutaj cyk. Ło, jak pięknie tutaj jest. Najlepszy dom na świecie. Ej, mamo, jedę zapalić ten, w piecu, dobra? O, jak tu jest cieplutko teraz. Ty lepiej nie pytaj, tylko poszukaj swój pokój, bo jest bardzo pachnie. A, zapomniałem, rację, sorry mamo, ale dzisiaj pójdziemy na koncert za to, proszę. O Jezu, ale ja mam brudno w pokoju, kto tak nabrudził? A, no tak. A, Jezu, zamawianie jedzenia przez internet nie jest dobre. O nie, jak ja mam to posprzątać, diabełku i aniołku, co mam zrobić? Wyrzuć to do złych rzeczy i nie segreguj. Segreguj śmieci, bądź dobry dla planety. Ale czysty pokoik. Fireout, zawiodłam się na tobie, bardzo się zawiodłam. Dobry Fireout. No co z tego, że posprzątałem to do łazienki wszystko. Ale mama nie zobaczy, nie? Potem się to weźmie do segregacji. Oj, Fireout, nieładnie. Przepraszam, aniołku, no. No słuchaj, naprawdę mega fajnie. Wreszcie nie widziałem tak czystego pokoju. Jest! Mama jest ze mnie dumna. To jest najważniejsze uczucie. Ja idę się wykąpać, zaraz. Dobra, mamo, dobra, to ja idę z kolega. O nie, mamo idzie. Mamo, nie! Ja wchodź do toalety! A co to ma być? Aniołku, diabełku, co mam zrobić? Uciekajmy stąd! Ja też bym uciekała. A! Jezu, jak fajnie, że mama mi pożyczyła samochód na jeden wyjazd. A ja nawet nie mogę kierować, ale coś z tego. Ej, a diabełku, gdzie jest aniołek? Nie ma go, więc teraz możesz przyspieszyć. Co? Gdzie jest aniołek? Halo? Zakneblowałem go w twoim domu za to, co mi zrobił. Co? Jak to mam przyspieszyć? Halo? Przestań tego mówić! Nie! Nie! Pomocy! Dobra, 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 halo, pomocy! Nie, ja nie mogę tak jechać szybko, mama mi zabrania! Czy jechać na ten autobus przed tobą? Nie, proszę, przestań tak mówić, proszę, proszę, proszę. O, anioł tam jest. Przestań. O Jezu, Jezu, co tu się odwaliło? Pozwolił mi aniołek przestać. A ty, diabełku, co ty narobiłeś, no? Czemu tego nie zrobiłeś? Mogłeś wjechać na autobus. Dobra, to sam to zrobię. Nie, czemu spaliłeś mi samochód, no? Ale się na ciebie wkurzyłem, teraz nigdy już nie wezmę twojej strony, co? Dzieciaczki, filmujemy koszteczki. O nie, zapomniałem, o nie, przez to wszystko zapomniałem, że jest test dzisiaj. Ja cię kręcę, chyba nie znam dzisiaj, o nie. Testu nie ma, nie zdaję. Z klasy nie zdaję, o nie, to jest najważniejszy test, zapomniałem o nim. A, to wszystko... Ej, ściągnijmy. Nie ściągaj, bądź uczciwy. Raz się posłucham diabełka, tylko raz. Zatrzymam ci czas, 3, 2, zatrzymuję. Co? On zatrzymał wszystko w czasie. Diabełek jest jeszcze najgorszy, ale... A, dobra. Jeden raz tylko szczytuję. Dobra, dobra. Kto tutaj pisze? Dobra, ty tutaj... O, to jest kujon klasowy, dobra. Okej, okay. Mam wszystko, przepisuję, przepisuję. Dobra. Jeszcze napiszę na tablicy nówek sobie, dobra. Zmienię... O, zmienię swoje oceny u pani nauczycielki, dobra. Cyk, szóstka, 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 szóstka. Ja, to ja znam na luzie. Dobra, możesz wracać. Dobra, już się robi. Karteczki. To dobra, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Proszę pani, co dostałem? Proszę sprawdzić. O, szósteczka tutaj. Szóstka, yo. Dzięki wam. Dostawa lodów składu. Tak, skład to jest mój ulubiony kanał na YouTubie. Dobra, czekajcie.
wezmę jedne. A nie, ja nie mam pieniędzy, zapomniałem. Ej, co mam zrobić, diabełku i aniołku, zarobić? Zarób i potem kup, wiesz? Kradnij, nie ma co zarabiać, raz, dwa. No jestem troszeczkę leniwy, no. A co się stanie, jak tam jednego loda nie będzie, co nie? To jest mój ulubiony kanał na YouTubie. Dobra, wyjdę i nikt nie zauważy. Dobra, cyk. O nie, co pika? Ratunku. Mówiłam, żebyś nie kradł. A, pomocy, trzeba coś pika. Stać, lecę do góry. Ja nic nie zrobiłem, proszę pana. To oni mi kazali. Oni, ja tutaj nikogo nie widzę. A no tak, zapomniałem. Dobra, zakuj mnie w kajdany. Już nigdy się ciebie nie posłucham, wiesz? Dobra, to i lewa, prawa, zakuj jednak nie wiem. Ale bez przesady, tylko by lody, mogę je oddać, jeszcze ich nie zjadłem. A teraz je zjem. A nie, dobra, sorry. Jest super, jestem zwykłym więźniem teraz. Jak ja mam stąd uciec? Co ty narobiłeś, diabełku? Konie, uratuję cię, ale ostatni raz, dobrze? Tak, proszę, przepraszam wszystkich, że to zrobiłem, no. Przepraszam, naprawdę. Chodź, tu masz wyjście, dawaj. No tak, Krzyś, tym się łatwo wychodzi. O, dzięki za pomoc. Już nigdy się ciebie nie posłucham, diabełku, wiesz? Tylko aniołka. No i mądry wybór bardzo, pozdro, Fireout. Nie, masz się mnie słuchać, bo... Albo dobra, wiesz co? Sprawdź lepiej telewizję, bo teraz na ciebie nasyłam zombie. Co? Chyba sobie żarty robisz, co? No nie. Proszę, tylko nie zombie, co on gada w ogóle? Dobra, idę szybko do komputera. Uwaga, na Brookhaven RP wystąpiły dziwne 3-4 zombiaki, które biegną w jedną lokację, czy jakiś dom. Uważaj, ty, który tam mieszka. Co? No nie wierzę, serio jakiś zombie do waszym. Co ty narobiłeś, diabełku? To jest zemsta, że mnie nie słuchasz. Nigdy się już cię nie posłucham, rozumiesz? Mamo, zombie przed naszym domem. Co ty gada, znów się telewizję oglądałeś. Nie, mamo, zobacz, patrz, czekaj. To musi być się. Są to! Jest, dobra. Słuchaj, ja mam plan, jestem przygotowany na takie akcje. Jest, moja mama już widziała, że będą zombie. Gdzie mamo? A, no tak, mamy to co... to coś, gdzie zamykamy wszystkich, dobra. Okej, może zombie będą chcieli loda ekipy. O, idą tu, mamo, szybko. Zaganiamy ich, zombie, mamy loda ekipy. Szybko tu. Zapraszam, fajne, o, dobra, rzuciły się na loda, szybko, cyk. O, i za gdzie te? A jeszcze im włączę wodę, co mi tam? Nubowski zombie. A, chodźmy na ten film, który bardzo chciałem. O Jezu. Nie, już wszystkie miejsca zajęte prawie. Dobra, siadam na tym. O, sobie tu wyleguję. Ej, ty, ściągnij ten film na kamerę. Nie rób tego, obejrzyj legalnie. Ej, czekaj. W sumie, jakbym go ściągnął, to bym mógł sobie obejrzeć bez kolejek tutaj. No nie, ktoś tam beka jeszcze, dobra, w sumie obejrzę. Dobra, nowy nos bierzemy. Dobry pomysł, panie diabełku. O, ja już prawie cały film mam nagra... O nie, właściciel kina! Co ty robisz, człowieku? On mnie goni siekierą, co jest? Szybko uciekamy. Aniołek i diabełek, ratujcie! Dobra, mam wszystko nagrane, wsiadam na motor czyjś. Co jest? co się stało? Już nigdy nie nagram filmu na wynos. Nam, ale dobry lody ekip. Ej, czy ja coś słyszę? Co jest? Joker i Batman? O nie, oni walczą ze sobą, Superman! Co jest? Aha, zniszczę cię! O nie, oni walczą ze sobą, ej, diabełek i aniołek, co mi zrobić? Pomóż im, czy co? Nie pomagaj mu, pomóż Jokerowi! Pomóż Supermanowi, proszę! Dobra, pomagam Supermanowi, halo Superman! A masz, sługusie, a masz! A jeszcze ty, środkowy, Dzięki za pomoc, stary, pomóż mi go złapać! Dobra, biorę jego auto, potrącę go, dobra, jedziemy! Dobra, doganiam go. Jest, jestem dobrym człowiekiem. Jest, i przyjechamy. A czemu to zrobiłeś? I nie gadaj więcej. A masz. O, dobra, trochę mnie pogięło. Dobra, została mi ostatnia prośba. Ja już więcej nie będę wcisnąć od was, dobra? Dobra, ale ta prośba będzie najgorsza, wiesz? O, dom się pali. To, jak to dom się pali? Kto to podpalił? Tam są ludzie w środku? Są tam ludzie, nie, trzeba ich ratować. Ratuj ich, proszę, Fireout, bądź dobrym człowiekiem. Tak, dokładnie, im pomogę, a ty? A masz. Ciebie tu nie chcę. Wow, jest. Dobra, zabiję go, dobra, to teraz cyk, okej. Okay. Hop, wchodzę do jakiejś... Czemu tu leżała jak straż pożarna nagle? Wbijam tu, ratuję was, wszystko. O, doigrają się za to ostatnie, doigrają się. Dobra, tylko pójdę do mojego tajemnego pokoju, okej, okay, on jest tutaj. Dobra, jeszcze kawałek tutaj. O Jezu, dobra, chodź, kamera za mną. To jest mój tajemny pokój w Brookhaven. Zobaczcie, jaki jest piękny. Teraz chciałem powiedzieć, że zniszczę to miasto i wpuszczę nie tsunami za to, co Fireout mi zrobił. Teraz czas tylko wpuścić newsa do telewizji i wystraszyć pana Fireoutika. Witamy w Brookhaven News! Uważajcie na siebie, ponieważ tsunami wielkie ma opanować Brookhaven. Różne dziwne zwierzęta typu rekiny są na naszym świecie. Na przykład... O, co? Jeden jest na... pomocy! Jak on tu wszedł? Pomocy, ochrona! Uważajcie na siebie, dzisiaj tsunami zaatakuje albo jutro. Uciekajcie! Stary, widziałeś to, co jest w wiadomościach?
Tsunami? Co? Nie, co? To jest fake jakiś, co, nie? Mi się wydaje. A, w ogóle czemu ja cię przygarnąłem do tego domu? Ja nie wiem, no, nie mam kolegów chyba. Dawaj szybko, tam już wszystko zabierają, nawet nie kupują, co jest? A kupimy lody, kiby, błagam! Jezu, przestań mi... A, dobra, czekaj, zostawię cię tu na sekundę i... Ale... Jak lody zrobię... ekipy, no! Zrobię zakupy, to cię wezmę, dobra, bo ty gadasz o jakichś lodach ekipy... Totalna apokalipsa, dobra, szybko. Idę coś zabrać. Ach, dobra, mam coli trochę, okej, trochę weźmy tego, szybko, dobra, cyk, kolejne, cyk, 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 kolejne. O, dobra, mam zapasy na cały rok, idziemy stąd. Ej, dobra, to jest bunkier twojego tatusia, możemy się tutaj ulokować? Tak, możemy, chodź szybko. Dobra, dzięki, stary. Dobra, wbijamy, 3, 2, 1, o, cyk. Jak tu jest pięknie, to jest jak mój kiedyś dom miałem taki piękny. A, dobra, nieważne, czekajcie. Jo, tu w piecyku się jeszcze pali, jest cieplutko, ja. Ale ty musisz tu nawet kampa, po prostu kozackie, nie? Ej, a tutaj mam jeszcze tajną bazę w tym domu. A gdzie? Za telewizorem, chodź tam szybko. Za telewizorem? Co jest za telewizorem? Ej, co ty gadasz, że tu jest tajna... Tu jest przycisk, czekaj! Ej, zejdź mi z głowy na chwilę, dobra? Co? Ty masz tajemną bazę? Ej, to jest idealne na takie tsunami. Co się stanie, jak kliknę ten przycisk? Dobra, próbuję. 3, 2, 1... O! Co jest? Wchodź na pierwszy, dawaj, idź tam. Dawaj, czekaj, kliknę ci, cyk, okej. Okay. Dobra, skoczył. 3, 2, 1, ła, lecę! A, zamknął się. Lecę! Jo, tu macie bronię i wszystko. Jeszcze, czemu kradliście komuś robuxy i złoto? O, wiesz, trzeba na czymś zarabiać. Dobra, nieważne. O, Jezus, jak tu jest fajnie. Ale coś mnie tu gilgocze w nocy. Co, ja coś czuję? Co ja mam na karku? Halo? Halo? Co to jest? Szczury! Kto to wpuścił? Kto tutaj robił? Jak już nie wiem! Chłopiec, chłopiec, gdzie jesteś? Pomocy! A Jezu, tu śpisz! Wstawaj, wstawaj, nie! Szczury! Nie, dobra, spadamy z tego miejsca, już tu nie mieszkamy jednak, ja nie będę jeszcze szczurami mieszkać. Dobra, wychodzimy stąd, no i super. Kryjówka spalona, no nie. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Chcielibyśmy pożyczyć to autko, możemy? Proszę. Oczywiście, że nie. Radzimy panu założyć maskę, serio. Przecież nie ma żadnej apokalipsy. Nie, Simonek, nie! Simon zmienił się w dziewczynę! Dobra, zabieramy auto, sorry Simon, potem cię uratujemy. Dobra, wezmę go jeszcze. O nie, Simon. Jezu, Jezu, paliwa nam brakuje, halo, mały dzieciaczku, co mamy zrobić, pomocy? Nie skręcaj w lewo. W lewo? To jest domek, dobra, jedziemy szybko. One nas gonią, co jest? Paliwo, paliwo, proszę, nie. Dobra, skończyło się, wysiadaj. Kicie, dawaj, chodź tu. Simon, o nie, Simon tu został, dawaj, biegnij, biegnij. Co tu się dzieje? Czemu nas dziewczyny gonią? Dobra, szybko, do góry, do góry. Nie chcę tak się dziwać, pomóż, proszę, schowaj mnie w tym sejfie. Dobra, czekaj, schować w sejfie, no dobra, ale co ze mną? Ja tu się tam nie zmieszczę, no. Dobra, właź do sejfu, zamknę cię tam. Pykam cię tu, ale potem cię odbiorę na 100%, przysięgam, dobra. Ostatnio działało na dziewczyny. No tak, udawanie chłopaka, wtedy one się też zmienią w chłopaka. Dobra, spróbuję. O Jezu. Proszę, nie idźcie mnie, dziewczyny, uwaga, 3, 2, 1. Jestem chłopakiem i lubię grać na gitarze. Jestem chłopakiem i lubię grać na gitarze. O, odmienili się wszyscy, jest. O, dobra, jest pół dziewczyny, pół chłopacy, jak dobrze. Brookhaven News, pozbyliśmy się apokalipsy, to kto to jest? Halo? Ej, ty, oddawaj mi prowadzenie, a masz, zabijam cię. Masz, leżysz, dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja zaraz spuszczam na was tsunami i zniszczę ten świat. Fireo, to wszystko przez siebie. Zniszczyłeś moje marzenia o byciu sławnym. Także to tyle. Czy wy widzieliście te wiadomości? Coś czuję, Nie, czy ja słyszę? Tsunami słyszę! Szybko na środek miasta, come on! Tam będzie najmniejsza możliwość tsunami. O Jezu, już się zatopiło, co? Brookhaven, pomocy! Muszę wyjść do góry. Szybko, nie mogę oddychać. O Jezu, dobra, jestem... Co tu się stało? Czemu on to zrobił? Co on ma do mnie? Tam jest mój dom, dobra, muszę to płynąć po moje rzeczy. O Jezu, wszędzie jest woda, co on zrobił? Nie, no to musi się jakoś dać odkręcić, no proszę, no. Co tu jest? Jezu, czy to jest mój dom? Nie, no nie wiem. Co tu się... tam są ludzie, wszyscy weszli na górę. Co jest? Dobra, czekajcie. Pływamy na dół. Ojej, tu jest przepaść, zobaczcie to. Dobra, spływam tutaj, do tego domu. Halo, pomocy, czy jest tu ktoś? Simon, co ty tu robisz? Ej, Fajrut, mówiłem, żebyś kran zakręcił. Jezu, to nie mój kran. Ej, czekaj, powiedziałeś mi coś dobrego. Musimy płynąć do ścieków, dawaj, odkręcimy je, dawaj. Nie, to się... Wypływaj.
O Jezu, dawaj, płyniemy do ścieków. Trzeba jak najszybciej tam dopłynąć i odkręcę i wtedy wszystko wyleci. To jest mega dobre. I powietrze, ale dobra, dawaj odkręcimy zawór. 3, 2, 1. O Jezu, powietrze. O, nie mam powietrza. Umieram, Simon. O Jezu, o nie, Simon się utopił, dobra. O, szybko, muszę odkręcić zawór. O, nie wytrzymam tu za długo. O. Fajrut, wstawaj, Fajrut! Co? Żyje? Ja żyję. Ej, Simon jest, proszę, Simon żyje, halo. A, co się tu stało? Wiesz, to uratowałeś się, wszystko zalało. Co? Ja to odkręciłem, udało mi się jakimś cudem. Ja! Ej, czyli Brookhaven jest teraz normalny. A gdzie jest Simon? Simon, cześć, jesteś tu, wstawaj! O Jezu, dobra, udało się, przeżyliśmy we dwójkę, ale kozacko. Ej, a teraz... Gdzie jest ten diabełek? Musimy go dopaść! Młody, wbijamy tam i polujemy na diabełka, tylko uważaj na siebie, jeżeli zginiesz, to ja cię nie uratuję. Znaczy uratuję się, dobra. Uwaga, 3, 2, 1, dobra. O nie, tu reporter leży martwy! Co jest? Nie, to nie może się tak skończyć, dobra. Wchodzę, halo, proszę pana, czy pan żyje? Halo? Gdzie jest diabełek? Ej, czemu kurtyna się zajęła? Dawaj szybko, wbijamy, wybiegamy stąd! Czemu tu jest mutant zombie z Minecrafta? Młody? Tak, no, gdzie my jesteśmy? Czemu ty jesteś taki duży? Co tu się stało? Czekajcie, tu jest portal do... Nie wiem, czy tam wchodzić. Nie, nic nie ma. Jezu, dobra! Ej, czyli to ten diabeł teraz tak zrobił? Czyli to jest ta apokalipsa? A, dobra. Czyli to już jest koniec Brookhaven. Do widzenia wszystkim. Nie! To się nie może tak skończyć! Biegnę do machiny czasu! Tak, przecież na tym świecie jest machina czasu! Damy radę, czekaj. A, okej, dobra. Musimy teleportować się do czasów, któryś diabełek to zaplanował, dobra? To gotowy? 3, 2, czy ja jestem... gdzie jest młody? Chyba... O nie, został w tamtym czasie. A, dobra, idę szybko uratować świat. Potem się zajmę młodym. O, tam jest diabełek, odchodzi. No, chodź za mną do tajnej ba... Fajro? Cześć, diabełek, co? Chciałeś mi uciec? Chodź tu. Dawaj, łapiemy go. Gdzie on jest? O nie, i znowu mi uciekł jakiś teleportem, no. Ej, a co jakbym... Co jest? Ukryta baza! Dobra! Witaj, diabełku! Nie, proszę, Fajrout, nie, jeszcze nic nie zrobiłem przecież! Oj, ty już za dużo zrobiłeś w przyszłości. A masz! O, witaj, dziecko! Wy jesteście! No pan tak fajnie wygląda, ale ma pan brodę fajną! Dziękuję, syneczku. O, nie ma za co, proszę pana. A kim pan jest? Pan jest adminem jesteśmy tej gry? Adminem bogów! Czy jesteście właścicielami tej gry, tak jakby? Dokładnie, chodź. Co wy gadacie? Ej, jak ty latasz, mamo? Co? Jest ona lata, zobaczcie! Ale ona chyba wpisała ukośnik AFK, ale nie wiem. O, możesz mnie wziąć na ręce? Czy ja jestem... polecimy zaraz w kosmos! Co? W kosmos? No dobra. Nasz dom jest na górze, zaraz do niego się dostaniemy. Gdzie na górze? Tam? W niebie? Nie. Ale jak ty chcesz się do niego dostać? Ty umiesz latać? Dolecimy tam, synku. Dobra, czyli mamy skakać do góry, tak, tato? Wow! Wow! Zaraz dolecę do domu! Ile jeszcze daleko, czy nie? Wow! Coraz wyżej. O nie. Ej, tato, gdzie jest ten dom? Tato! To tu! Już jestem za wysoko po prostu. No nie, na pewno gdzieś tu musi być dom. Wow! Gdzie my jesteś? To jest nasz dom. Ej, czemu mi wyrosła broda? Co jest? Tato! W niebie. Nie, no żartujesz, ty taka broda, no to jest średnia broda. Ej, ale kozacki, mamy dom. Ej, to nie jest niebo, to jest dom. Taki zwykły. Moglibyśmy to zmienić, ten dom. Da się, wszystko da się zmienić. Policzcie do 3 i się teleportujemy. Nie. Tato, co, nowy dom będzie? O tak, wow, gdzie my jesteśmy? Rodzice! O, ale kozacki dom, to jest willa z basenem. Ej, tam był nasz stary dom, ale co? To jest willa z basenem. Ale chillaucik tutaj jest, naprawdę fajnie. Duszę się. O, dobra. Ej, nie, naprawdę. Teraz idziemy do fryzjera. Do fryzjera? A no, w sumie by się przydało. Dobra, chodźmy do fryzjera. Ale, dzień dobry, poproszę obciąć włosy. O, tak, obetnij mi jak najlepiej, będę wdzięczny. Ej, co to ma być? Panie fryzjerze, mam tylko włosy, jakąś perułkę. Co to? Tato, on mi zrobił najgorszą fryzurę świata. Banuję cię. Co? Jak to zbanujesz? Ty go możesz banować? Ej, co? Ej, co jest? On zniknął, tato! To za nieudacz. Czy ty go zbanowałeś? Ale, synku, ciebie też muszę zbanować. Za co? Chcę pobyć sami na serwerze z mamą. Nie, proszę, nie! Aaaa! Przedszkole, zwykłe przedszkole zamieniło się w przedszkole demonów. Ja mam najlepszego kolegę kolejnego. Fajro Junior też go lubi. On ma małpki moje.
Simon? Dlaczego ty się z nim przyjaźnił, że ze mną? No co, patrz, jaką piłkę. A co, jesteś zazdrosny? Jedzenie, z nim się szybko. O, jedzenie, jest pani, co dzisiaj serwuje pani? Szwedzki stół, bierzcie co chcecie. O, szwedzki stół, jak fajnie. Dobra, o, kanapka. Simon, czy ta kanapka nie wygląda ci trochę dziwnie z tymi maskami? Wiesz, to czegoś spróbuję. Czy tu jest oko w tym... Nie, dobra, nie, raczej nie, co nie, dobra. O fuj, kto... Jezu, jak te dzieci się płaczą, Simonek, ja już nie mogę wytrzymać, moje uszy. Jak tańczę, o, ale tańczę, ej, Simon, chodź zobaczmy, co jest na górze, bo tu jest całe przedszkole, totalnie, naprawdę. O, szybko. Simon? Ej, Fajrut? Simon? Czy ty to widzisz? Tylko ja mam jakieś zwidy. Ja też, czekaj, nakarmię go może, co to nie, jest? Nie, nie, zostaw to, to może być jakiś pająk. Czekaj, podejdę do niego. Dzień dobry, proszę. Simon! Broni nas, Simon, uciekaj! Dzieci, chrońcie się, uciekajcie! Gdzie on jest? Tu nas goni! Simonek, uciekłeś? Pomóż mi! Nie, Simonek, nie, Simonek, on tu został, idę ci pomóc, Simon! Chodź tu! U ciebie, nie martw się, jeszcze sekundę wytrzymaj, proszę! Nie wiem skąd ja wziąłem ten motor, ale... masz, ty robocie! I wypadł stąd! Czy was dopadnę? O nie, słyszałeś, co odpowiedział Simon? Żyjesz? Simon, co on ci zrobił? Fajr, pomóż mi, on mnie pogryzł! Nie, Simon, proszę cię! O, już się jasno robi, nie, jeszcze nie, musimy czekać na nauczycielkę, gdzie te dzieci wybiegły? Ale wszystko dobrze, tak? Dobrze, że w niego wjechałem, bo inaczej on by cię naprawdę zjadł. Co tu się dzieje w tym przedszkolu, naprawdę? Ale się fajnie spał na tej masie. Co, już dzieci wróciły się? Manko, dzieci! O, Fryderyk jest tutaj jak zawsze. Witajcie wszyscy, jak było? O, witam pani nauczyciel... O, właśnie, pani nauczycielko, muszę pani coś powiedzieć. Przez całą noc praktycznie nie mogliśmy spać, bo nęka nas potwór, naprawdę. No wymyślajcie, to są tylko sny. No proszę pani, ale potwierdzi to Fryderyk, potwierdzi to Kup. Nawet nie umiał mówić, nie? No dobra, ale my nie wymyślamy, nie zmyślamy, naprawdę. Dobra, wracajcie się bawić, a nie gadacie bzdury. A, no i nam nie wierzy, no. Daję wam nowego iPhone SX. iPhone, no pani, może my nauczycielka powierzyła nam swojego iPhone'a. Dobra, w co gramy? Candy Crusha? Ej, to Fajruszka faktycznie nam się śniło w tej nocy, dawaj. No, gramy. No właśnie, chodź. O, selfie można robić, zróbmy jej zdjęcia na telefonie. Cyk, 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 cyk. Byliśmy do naszej nowego przedszkola. Co, to jest nowe przedszkole? Rozwala system, proszę pani, naprawdę. Nie dla dzieci, a wejdę tu. Au, 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 ale fajna. Cyk, 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 fajny, fajny iPhone, podoba się? O, nawet nie wiem co to iPhone, jest za młody. O nie, o nie. Widzicie to, koledzy, czy ja mam zwidę, czy... Nie, coś, to tam coś było, chodźcie, ja widziałem to coś. Czy to był ten potwór, czy mi się wydaje? Nie, to raczej mi się wydawało. Dobra, nieważne, lepiej tu nie wchodźmy, bo tu niebezpieczne na tym balkonie. Simon, widziałeś takiego potwora, czy mi się wydawało? Ej, to samo chcieliśmy się ciebie zapytać, czyli... O nie. Którego widzieliśmy? O nie, to my widzieliśmy to samo. Nie. Simon, nie. On znowu tu przyszedł, ale mam nadzieję, że nas zostawi. Co? Coś tu jest! O nie, Simon! Pali się dom! Simon, uciekaj! Jezu, 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 co się tu rozwala? Halo! To nie tędy! Gdzie jest przedszkolanka? Przecież jej nie ma zawsze, gdy się najgorsze rzeczy dzieją! Simon, dawaj na górę, ja muszę iść jeszcze po iPhone'a! Gorąco, gorąco! iPhone? Ja go miałem ciągle w kieszeni. Aha, dobra. Simon, musimy skakać! Gotowy? 3, 2... Koledzy, złapcie nas, dobra? Lecimy! Oj, Simonek, przeżyłeś? Faruz, stawaj, muszę zadzwonić do pani nauczycielki. A no tak, mam jej telefon. Czemu ona nas tu zostawiła? Ej, Simon, dostałem wiadomość. Halo, proszę pana, czekajcie, cicho, cicho. Halo, proszę pana? Macie się wynieść z tego miasta i przestać chodzić do przedszkola. Bo inaczej was zniszczę i złapię Simonka. Co ty gadasz w ogóle, człowieku? Czemu nas nękasz? Za co? Nie, wydawało ci się. Rozłączam się, nubku, nara. Ach, dobra, Simon, wracajmy do domu, poczekajmy na nauczycielkę. Jezu, to się wszystko pali, no. Dobra, dzieci, skoro tutaj nie możemy przespać nocy, co wy na to, żeby pójść do lasu? To dobry pomysł? Chłopacy, dziewczyny, rozbijmy tutaj namiot, co wy na to? Ja nie wiem, to jest naprawdę stresujące, ja muszę kierować wszystkim. Dobra, tu postaje moje łóżko. Simon, gdzie ty będziesz spać, bo ja nie tutaj, wiem. Tutaj, o, przed ogniskiem, patrz, o. Nie, Simon, tu jest za gorąco, no. O, co, czy ja widzę coś tam? Nie, chyba... Co? Czy ja słyszałem krzyk? Czy ja to widzę uciekającego potwora? Simon! Wstawaj! Kuby nie ma! Simon, proszę, wstawaj! Wstawaj! Będę ci skakać w pol! Simon! Kuby porwali! Nie wiem gdzie, ten potwór tu był przed sekundą, no! Jezu, no! No ja nie wiem co teraz zrobić, ja dzisiaj nie zasnę.
Jezus, fajna była noc, szkoda, że Kubę straciliśmy, ale no, trzeba brać pozytywy, mamy pianki, tak? Simonek, masz, nie, proszę. O, dzięki, proszę. Ty też masz, A, nie, proszę. O. Witajcie, co wy tutaj robicie, dlaczego nie ma was w domu? Proszę pani, ja mam zażalenie, czemu pani wyszła sobie gdzieś w nocy i pani nie było? Właśnie, tutaj zapisem w telefoniku mamy. Właśnie, ale... mamy na pani telefonie wszystko. Ja byłam cały czas w domu, jak to wychodziłam? Dom się spalił, bestia nas zaatakowała, nic pani nie widziała. Znowu mieliście zły sen. Nie, to jest przesada. Proszę spojrzeć, proszę, no. No, co, no, jak nowy? Co, to się nie pali, nic nie jest spalone? Tu się właśnie wydarzyło, tu powinno być wszystko spalone, dzieci potwierdzą, no. Jezus, no, coś tu jest nie tak, Simon, w tym mieście. Fajro, też o Kubie powiedz, bo Kuby nie mamy. Właśnie, Kubę zgubiliśmy w lesie. Ale jak to Kuba, przecież mama go zabrała ostatnio, rozmawiałam z nią. To była jego mama? Nie. Dzień dobry, witamy wszystkich w Brookhaven News. I w dzisiejszych newsach powiem wam o dzieciku, które zamieniło się w wilka. Tak, ono zaatakowało naszego barbera, to jest straszne. Ale tak to wygląda, nie wiadomo co się dzieje. Uważajcie na siebie. A pani profesorko, dopiero co wstałem, no, dopiero. Słuchajcie, ale mam dzisiaj wycieczkę do szpitala. O, szpital, Simon, dawaj za mną. Ja idę sprawdzić co samemu, proszę pani. Nie będę się słuchać wycieczki, tak? Jesteśmy tymi dziećmi, co odchodzą. O, tam pan od szpitala będzie. Ej, Simon, co się stanie, jak wyjdziesz na X-ray? Dawaj, testujemy. O nie, Simonek! Nie! Dobra, to ja potestuję inne rzeczy w tym czasie. Czekajcie, czy ja... Co? Co to ma być? Jak ja tu przeszedłem za przeproszeniem? Dobra, ja wejdę tutaj może. Co to ma być? Czekajcie, ja muszę sprawdzić. Co to jest? Tu jest jakaś karteczka. Ja ci krecę, muszę to Simonowi pokazać. Czekajcie, sprawdzę to na latarce szybko. Co tam jest napisane? To musi być coś ciekawego, naprawdę. Okej, coś tu jest napisane, ja może zobaczę na lornetce jednak, dobra? O ja, everyone said this time. Jakaś straszna wiadomość, czekajcie, zaraz tu zaprowadzę Simona, on to prze... Ja, co to jest? Odbiegnie Simon, pomocy! Ej, szyję złamaną, zobacz! On nie może wyjść, on jest za gruby! Simon, zaraz ci pokażę! Wracaj, gdzie wracałeś? Aż! Dobra, kopa mu walnąłem. Simon, co my mamy zrobić? Skoro on jest tam w środku, to co? Ej, czekaj, może weźmy po prostu jakąś broń i go pobijmy, co to na to? Latarką? Latarką, dobry pomysł, strasznie dobry pomysł, Simon, to na pewno nam się nic nie stanie. Sprawdzę tutaj na lornetce. Uwaga, idę! Ej, Fajrot! Co jest, Simon? Czekaj, lornetka! A, dobra, zbugowało mi się coś. Simon, gdzie ty jesteś? Simon? Nie, halo Simon! Pani nauczycielko, straciliśmy Simona! O, to właśnie jest, tak jak się rości na człowieka. Co? Proszę skończyć ten wykład, Simona straciliśmy, proszę pani. Jak to straciliśmy? Przecież no, tutaj robimy operację. No to teraz jaką będzie pani miała wymówkę, że Simona nie ma, co? Ona go odebrała. Miał nie iść do, na wycieczkę. Znowu to że... samo, znowu mama, coś mi tu nie pasi. Dobra, jesteśmy ustawieni parami, ale co z tego, skoro Simona nie ma, ja zawsze z nim byłem w parze, no. Poczekajcie! Co jest, pani do... co to jest? Halo, uciekajcie dzieci! Co to ma być? Uciekajcie, czy to są wilki w środku miasta? Pomocy! Masz kopa, dobra. Masz kopa. Uciekajcie, nie. Zobaczcie ten naszyjnik. Wiecie, kto go nosi zawsze? Simonek! Czy to może albo go ten wilk zjadł, albo Simonek zmienił się w potwora. Dajcie na moją teczkę do mnie, dzieci, chodźcie. Jaka ona jest duża, pomoc, dobra, są. O, dobra, spokojnie, już was nakarmię, ja was odmienię, przysięgam, no. Wszystko zrobię w mojej mocy. Jak ich tu odmienić, no? Witam, co robisz? Pani nauczycielka, czemu pani ma... O nie, czy to pani była przez ten cały czas potworem? Tak. Teraz czas na ciebie, dzieci, bierzcie go. Co? Jakie dzieci? Halo, co się dzieje? Co jest? Czemu on wstał nagle? Pomocy, nie, dobra. Masz kulką mięsną, dobra, pierwszy dostał. Jest, leży, o nie, ile już to jest? Czemu tu jest aż tylu ich? Pomocy, koledzy, proszę nie. Ja jestem, byłem waszym kolegą, naprawdę. Nie, serio, dobra, mam pomysł. Dzieci, mam piankę. Za mną, biegnijcie, chodźcie. Chcielibyście pianeczkę? Proszę, zjedźcie. Chodźcie. Nie, nie biegnijcie za mną. Nie, wracajcie do mnie. Tu jest, pianka jest tam, na dworze. No, proszę. O, i co teraz, ty pani? Co zrobiłeś? Zamieniłem go w potwora. Tak samo jak zaraz ciebie. Nie, dzisiaj wszyscy w Robloxie umarli. Kto zabił mojego kolegę? Zobaczmy, co jest w jego grobie. O nie, on został postrzelony. Nie, widzicie to, co tam stoi? Ty tu leży Wojan, nie. Rip, oddaję swoje robuxy. On oddaje swoje robuxy, bo umarł. Się robi coraz bardziej poprawna ta sprawa, ale dobra. Uwaga, otwórzmy to. Nie,
Nie, on nie żyje. Czekajcie, czemu on ma coś niebieskiego na twarzy? Dobra, to jest kolejny dowód, musimy to zapisać w naszych dowodach. Ej, czekajcie, ja się tam chcę. Co jest? To są jego pieniądze wszystkie. O nie, to jest muchomor i nóż. Coś to nam daje do znaki. Może to był Simon, może Simon go zabił. Ale dobra, wychodzimy. O, okej, czyli mamy dwóch zamordowanych. Nie, czy tam jest kolejny grób? Czy mi się wydaje? To jest kolejny grób, ciekawe kto to jest kolejny. Pan Jon też nie żyje, co tu się od... Ktoś musiał go poważnie zaciukać. To nie jest dobre, widzowie. Zobaczmy, co jest pod gro... O, tu jest dalej ta niebieska maść. To jest jakiś dodatkowy dowód. Ale dobra, ta niebieska maść mi mega susuje, co nie? Może to jest kupa Simona? Dobra, zobaczmy dalej. Okej, kolejny grób. Jestem ciekaw, kto w nim jest tym razem. No i Jerry. Dobra, to akurat dobrze. Pyro, zostałem zabity, błagam, ratuj mnie. Jerry, co? Dobra, trzeba go odkopać, widzowie. Uś, uwaga, pyk. O nie, Jerry tu leży. Oho, on miał poważną sprawę. Widzowie, zobaczcie, bo tu jest jakby... nożyk, co nie? I tutaj mamy jakiś odcisk. I on jest też niebieski. Czyżby to był Sajbobek? Ale skoro Sajbobka też ktoś zabił, to to nie może być Sajbobek. Mam mętlik w głowie. Tam jest kolejny grób. Coś tu jest na... to jest Tubers w ogóle. Tubers to jest taki haker. On ma jakąś rękę? Nie, Tubersik. Odcięli mu głowę. Nie, to jest Cheetos. Co jest w jego grobie? Może tam jest ciało już zombiaka. Dobra, uwaga. Pyk. Ale czekajcie, co to jest? Niebieskie chipsy? To jest mega sus. Skoro on ma niebieskie chipsy, to znaczy, że była szansa, że jakby ktoś mu podmienił chipsa. Tak, to jest właśnie bardzo logiczna sytuacja. To była Jenna. Zobaczcie, tu mamy taki dziwny patyczek z jakimś tutaj ślimaczkiem. To może mi mówić tylko jedno. Dobra, zobaczmy, co jest w tym grobie. Wow, Jenna. Jenna leży w grobie i... Czekajcie, co to jest napisane? Symy uryfy smerfy, jakby. Mega dziwne i mega suspicious, mega sus. Mega suspektujące, co nie? Ale dobra, zobaczmy, czy tutaj dalej jest gdzieś jakiś grób, czy to już jest koniec. Co jest? Tu jest cała armia grobów. Dobra, zobaczmy kolejny. Tu jest skibidi toilet, okej, to akurat dobrze. Dobrze, że go tutaj niestety pokonali, ponieważ skibidi toilety są złymi ludźmi. O nie, nie. Zobaczcie, co tu się na nim stało. Ktoś mu rozlał znowu tą niebieską maść i ma muchomora. Kameramien, to jest mega dziwna postać. I on też coś może mieć na sobie, jakieś dowody. Uwaga. On ma akurat normalne tutaj ten, wszystko. Nie, największy polski tuber Freeze. Dobra, zobaczmy, widzowie. W takim razie musimy to jak najbardziej zbadać. Uwaga, hops. O nie, to jest Freeze. Oh my god! Co on tutaj ma na sobie? To jest jakaś tutaj wielka maść zła i są nogi. Znowu te niebieskie nogi. Ja myślę, że zbierzemy fakty. To udało mi się zebrać z tych wszystkich grobów i mamy... Tak, mamy jakieś stopy, mamy tutaj muchomora, mamy tutaj... to jest jak czapka smurfka. Czekajcie, to mi mega wygląda smurfkata. Dobra, jeszcze musimy więcej dowodów zebrać, żeby nie rzucać zbyt pochopnie wniosków. Speakermana, okej, nie. Speakerman to była moja ulubiona postać z serii Skibidi Bob, jest, Skibidi W. Hej chłopaki, czy oglądaliście Skibidi Toilet? Oglądacie może Skibidi Toilet? Skibidi Toilet to świetny serial. O nie, czekajcie, co to jest? Speakerman nie żyje, to jest okropne, ale się wydarzyło. I tutaj nie ma żadnych dowodów dotyczących właśnie niebieskiego smurfa. Chyba Belle, Kitty Belle. Zobaczmy, uwaga, zdejmijmy to. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz swój nick w komentarzu. To wtedy możecie wygrać ponad 1000 robuxów. Tak jak teraz wysyłam widzowi o nazwie TV Man. Wow. Ale tu nic nie ma niestety w tym wypadku, więc tutaj niestety nie mogę nic zrobić, ale zobaczcie na jej oczy, to wygląda przestrasznie. I teraz tak, kolejny mamy Vito Boblox, Fire Road Boblox i Vito Boblox. Uwaga, Smurfkat, nie, to już jest coraz bliżej prawdy, czyli to był chyba Smurfkat, ale jeszcze nie wiemy w 100%, tak, bo to jest jakiś dziwny Smurfkat, ale Jezus, coraz bardziej mi się to układa w głowie i coraz mniejsza jest łamigłówka, już mi się nie łamie w głowa, tylko coraz mniej. Dobra, i teraz mamy słonia, ale z truskawek, czyli Strawberry Elephant. To właśnie coś typu Smurfkat, ale jakby taki memik osobny, więc zaraz, zobaczmy, co jest w tym grobie, bo to jest mnie mega ciekawi.
Ktoś chciał pokroić truskawkę. Elefant jest z nim. Może smurfka to był i on chciał się go pozbyć. Tak naprawdę jeszcze nic nie możemy powiedzieć, ale zobaczymy, co jest dalej. Dobra, wejdźmy do środka. O, tu coś jest. Zobaczmy. Ciekawe. Dobra, odkryjmy to. Stumble Guy, czyli to jest ten gościu z Stumble Guysów. Okej, rozumiem. Coraz bardziej rozumiem tę łamigłówkę, widzowie. I teraz mamy wyjście przez okno. Nie, czy to jest Smile Slow? Okej, zobaczmy, co tutaj jest w tym grobie. Uwaga. Mieczyk z Minecrafta. To by mogło zdarzać tylko jedno. To może być ktoś z Minecrafta, okej, coraz bardziej rozumiem tę łamigłówkę. I tutaj mamy Cebulsona. O, to jest Elon Musk. Okej, zobaczmy, co jest w środku. O nie, ktoś mu rozpaprał głowę mieczem. Czyli na razie to może być, kurczę, kolejna łamigłówka. Ale czemu oni wszyscy umierają? Mi tak smuci, jestem ostatnim na ziemi człowiekiem chyba. Jestem ostatnim człowiekiem na ziemi. To nie skończy się dobrze, widzowie. Zobaczmy, co mamy tutaj jako ostatnie. To jest chyba smurfka, tak. Z tego, co mnie oczy nie mylą, to jest chyba smurfka. Czyli to jest jakby ostatni efekt łamigłówki. Nie widzę tutaj żadnej ani jednej kolejnej łamigłówki, więc zobaczmy. Uwaga, czy on tutaj leży? O! Leży teoretycznie. Czy to nie był on? Widzowie, grałem w Brookhaven i nagle taka tabliczka się pojawiła. Zginiesz, równa się straszniejszy. I tam ktoś jeszcze stoi. On na tablicy też ma zginiesz i stajesz się straszniejszy. Ale o co tu chodzi? Przecież to nie ma sensu. Ale przecież na Brookhaven nie da się zginąć. Ej, co to jest? Ej, co jest? Co jest? O nie, on umiera, usta. O nie, on umarł. O, widzowie, zrespiłem się. Ja umarłem na Brookhaven, to jest chore. Czemu ja wyglądam tak strasznie? Czy ja się zamieniam w potwora? Ej, dobra, ja muszę się zapytać, czy normalnie wyglądam kolegów. Ej, koledzy, tutaj Jerry fryzurkę walniemy. Koledzy, zobaczcie na mnie. Jerry, pośród gruzem. Co jest? Gdzie ty uciekłeś? Co ty, gacie obsrałeś? O mój Boże! Co to jest? Ale co jest? Ja nie jestem aż taki straszny! Stop! Jerry! Dobra, gin, potworze, gin! Jerry, ale to ja! Nie umiem pływać! Co tam gada? Widzowie, ja nie wiem, czy jest szansa, że ja umrę znowu! On nie żyje, co jest? Dobra, widzowie, znowu się zrespiłem, bo ten Jerusiek mnie za... Ej! Co jest ze mną? Jerry! Czemu mnie zabiłeś ostatnio? Co ci się stało? Jerry, to ja jestem, ja się, nie wiem, zmieniam w potwór. Kim ty jesteś? Jezu, nie wiem. Nie podchodź do mnie. Ej, no ale stary, my jesteśmy chyba kolegami, co nie? No chyba nie. Jerry, nie martw się, zabiję tego potwora. Co jest? Oddaj to jest! Nie! On zabił Jerry'ego. Jerry, udało się, leży. Ja uciekam, teraz... nie traktujcie mnie jako potwora. Dobra, szybko. Widzowie, ja idę do szkoły i tam będę bezpieczny. Przecież nauczyciele mnie obronią, co nie? Dobra, wbijamy do klasy. Let's go! Ej, Brookhaven to najlepsze miasto. To jest mój crush! Tak, widzowie, to jest właśnie mój crush. Dobra, podejdę do niej. Zapytam się może... nie wiem, to jest stresujące. Dobra, zapytam się o jej numer Grimace Shake'a. O, to będzie spoczko. Hej, mogłabyś dać mi swój numer? A co to jest? A masz ty A, ej, ona mnie bije! Ej, czemu ona mnie bije? Halo, dlaczego mnie pobiłaś? Wyglądasz jak demon, zostaw mnie! Czyli wszyscy się mnie boją, co jest? Ej, dobra, zaczynam się troszeczkę bać, może ten czar naprawdę działa? Moi koledzy mają imprezkę, no super się bawią po prostu. Ej, Jerry, zesrałem się chyba! O, to norma, chcesz ta koska? No pewnie będzie na więcej! Ej, dobra, to są moi koledzy, nie powinni być źli. Ej, siema Jerry Simon, jestem z Norma. Co to jest? To ja, no! Co to jest? Mówiłem wam to... Czemu Simon nie ugaś? Ej, nie, co dobra, robisz? Simon, robimy to szybko, wrzucam co do jest? Basenu. Jerry, on mi zamknął basen. Simon, on nigdy już stamtąd nie wyjdzie, to jest demon, który przyjął naszego kolegę. Juhu, nareszcie. O nie, dobra widzowie, już nie zaufał moim kolegom. Ja się duszę. Ej, serio. O, umarłem, nie. O, zrespiłem się. O nie. Widzowie, zmieniłem się troszeczkę głos. Halo, widzowie, zmienił się troszeczkę głos. Simon, Simon, co tam u ciebie, halo? Co to jest, o nie?
mnie masz mopem! Stary, to ja twój kolega, no! Jaki mój kolega? Przecież ty nie wyglądasz jak on! Słychać cię jakoś inaczej! No mówię ci, stary, ja się zmieniam w potwora za każdym razem, kiedy zginę! Nie, wypadł z mojego sklepu, już! Ale to ja! Aaaa! To moje jasne, Krystyny, policja, pomocy! A nie, ja ze strachu kupę zrobiłem znowu! Nie, proszę, idź już, co błaga! Dobra, zostawię sobie bobka. Ej, chyba mój głos wrócił, widzowie. Tak, jej! Okej, dobra, jeszcze mam chwilę mojego głosu. Teraz pójdę na policję i się spytam, co to ma być. Halo, panie policjancie, chcę zgłosić jakoś napad czy coś. Ja za każdym razem, kiedy zginę, staję się bardziej straszny. Może pan pomóc? Co to jest? To jest jakiś potwór, zastrzelić go! Proszę, mordeczko! Wracaj tu! Nie, ja jestem twoim... dostaję! Umarłem! O nie, lepiej uciekaj, panie policjancie! Lepiej uciekaj! Ale dlaczego mam uciekać? Ty jesteś! Ty jesteś! Chodź ty, mordeczko, chodź! Pomocy, policja! Chciałeś ze mną zaczynać? Tak masz! Teraz jestem potworem. I będę straszyć ludzi. Oh my god, mój głos wrócił, let's go. Dobra, idziemy wystraszyć sobie bobka. Zjeżdżę na pobocze, raz, jest policja polska, na pobocze. O nie, to jest policja polska. O nie, Zjeżdżaj, stop, policja. O nie, szybko, to jest cybobek. Co to jest, co to jest za wał? Cybobek nigdy mnie złapił. O, proszę odejść, błagam, Dobrze, zabieram mu auto, idziemy. O mój Boże, widzę, jestem taką bestią, nie mogę zginąć kolejny raz. Nie mogę, po prostu nie mogę. Ej, jadę teraz policyjnym autem. Ej, jest bardzo dobrze, ej. Ale wiecie co, widzowie? Dosyć tego straszenia. Trzeba zacząć normalne życie. Może jestem potworem, ale to nie znaczy, że nie mogę żyć, co nie? Będę pracować w burgerze. Na. O, pierwszy klient. O, hej, panie. Co by pan chciał zamówić? Ja bym chciał burgera. Proszę, tutaj pana burger. Proszę. Ej, Szajasz, ale kim pan jest? Ja jestem bestią, potworem. O nie, przepraszam ci, młody chłopcze. Co ty robisz tutaj w mojej restauracji? Ja tutaj pracowałem, a co? Strasz mi klientów, wiesz, teraz zapłacisz za to. Ale czemu pan wyciąga pan pistolet, halo? To nie jest śmieszne. Teraz wejdziesz do tej frytkownicy i zrobię z ciebie frytki, proszę bardzo. O nie, ej, no błagam cię, mordeczko, nie rób tego. Mamy na większy ogień jeszcze bardziej. Nie, ja chyba ginę, proszę pana, nie. Umarłem. Nie, jak ja wyglądam? Co jest, widzowie? To jest po prostu zbyt poprane. Nie, dobra, przesada. Ja wyglądam jak jakiś totalny, powalony gościu. I teraz chyba już nikt ze mną nie pogada, ja będę straszyć każdego. Dobra, widzowie, jesteśmy przed domem Cybobka. I teraz... On sobie drzemie. I teraz my go strolujemy. Na. Czekajcie, teraz odpalę straszny. Okej, teraz odpalę straszny głos, na przykład ten głos, czyli taki zombie. O! Albo na przykład ten, widzowie, o! Halo, Simonek! Jestem tylko małą dziewczynką. Małą dziewczynką. Halo, Simon, jestem tylko małą dziewczynką. Czy ja coś słyszę? Co to jest? Chodź tu! A, pomocy, błagam! Proszę! Jestem małym chłopcem, chcę tylko cię wystraszyć. Chodź tu! Cybobek! Nie, ja już tego nie wytrzymam. Mam zawał! O nie! Simon, nie! Kurczę, sobie dostał zawału przeze mnie. Okej, widzowie, to jest zbyt mocne, ale dobra, teraz chcemy straszyć Jerego. Oby on mnie nie zabił, żeby nie stał się bardziej straszny, bo jak stanie się bardziej straszny, to wtedy nie wiadomo, co się może stać. Dobra, widzowie, odpaliłem straszny głos i teraz... Halo, Dżendrusiu! Dżendrusiu, hello! Co tam? Oj, co się dzieje? Trzeba to zabić! Co jest? On mi strzela! Jerry, ale to ja! Jerry, serio! Lecimy po niego, wsiadaj do fury! Nie! Chłopacy, zostawcie mnie! Wsiadaj na szybką furę, Fursona! Teraz mu się odpuścimy! Nie, dobra, widzowie, ja muszę uciekać, szybko! Zaraz się rozbiłem! Prawie się rozbiłem! Jerry, już go mamy prawie, no! O nie, nie możecie mnie mieć! Ja jestem spoko, jestem Fire'o, to ja wasz kolega, no! Musimy rozbić ten samochód!
Dobra, odpalam turbo, uciekam przed nimi widzowie. Szybko, zaraz będzie po nim, no prawie go mamy. Szybko, uciekam. Uciekam. Czy w ogóle? Uciekam wam, już mam dosyć. Jerry, odpalam turbo. Dobra, Jerry, dojeżdżam do niego zaraz. Rozbił samochód, on chyba nie żyje. Faktycznie, Jerry, zobacz na to, jak on był straszny. Ale dobrze, że nie żyje. Wy jeszcze nie wiecie, co zrobiliście ze mnie to, wow, jak ja wyglądam. O mój Boże, ej, o dobra, odmieni mi się głos na chwilę. Jezu, jak to jest straszne, zobaczcie. Tu mam takie ręce, o ja nie chcę ginąć znowu, bo wtedy to będzie połaprane już. Dobra, idziemy do Jerry'ego i teraz Jerry, hello. Co się dzieje? Jerry, haha, siemano. Ej, co to jest, kim ty jesteś, czym ty jesteś? No, jestem straszniejszą formą siebie, ale to ja, Fire Road, stary. Fire Road, serio? Tak, jestem Fire Road i wiesz dlaczego? Ze względów, iż ja za każdą śmiercią zmieniam się w straszniejszego, więc nie możemy pozwolić, żeby umarł. Nie martw się, Jerry, mam czołg, uratuję cię. Ej, ale chłopaki, to ja. Simon, zostaw go, to jest nasz przyjaciel. Przyjaciel, ty też masz mózg wyprany, Jerry, uwaga i bum. A, co jest? O nie, Jerry został zabity, widzowie. To się robi bardzo dziwnie. O nie, Simon, nie celuj nawet we mnie, nie. Nie, jak ja umrę, to staje się straszniejszy. Teraz jeszcze ty za mojego przyjaciela, on jest popaprany, widzowie, uciekamy stąd. On mnie może zabić tym czołgiem, dobra, tedy. O nie, szybko. Widzę cię tam, chodź tu. Co to było? Chodź tu, nie zabijesz mnie, dobra widzowie. Uciekam jako czołgiem, let's go. Nie mogę, dobra, biegniemy na piechotę. W takim razie biegniemy na piechotę. Ej, czekajcie widzowie, ale co to jest? To jest wojsko? Wojsko, zatrzymaj się, nie masz szans. O nie, szybko. W takim razie musimy uciekać, szybko. Dobra. Ugonimy go. O nie, dobra, na górę. Ja teraz muszę się zmienić w bardziej strasznego, żeby ich pokonać, więc szybko muszę umrzeć jakoś. I teraz wpisałem, jak umrzeć na Brookhaven. Dobra, szybko. Okej, trzeba iść do przodu. O, auto shop. Okej, trzeba położyć na to. Nice. I potem w dół trzeba dać. I to się zmiażdży. I zabiję. Dobra, zanim oni tu przyjadą, ja stawiam auto. Okej, teraz wsiadam do niego, i zjeżdżam tutaj, nice. I teraz bierzemy do góry. Dobra, dawaj, dobrze. Dobra, teraz wychodzimy, idziemy pod to, okej, i dajemy w dół. Okej, to działa, widzowie. Dawaj. Ej, to mnie miażdży. Let's go. Ej, ale to nie zadziałało, o nie. Dobra, oni tu są. Ucieczka, szybko. Tędy. Dobra, nice, widzowie, musimy uciec z tym nubką. Te nubki nie mają szans, na. Dobra, szybko, dawaj. Rum, lewo, wow, lewo. Okej, widzowie, żeby umrzeć, musimy jechać na koniec mapy i wyskoczyć z nią. O nie, oni mnie gonią. Nubki mnie gonią. Tak, to jest taka piosenka, którą śpiewam teraz na poczekaniu. Dobra, jedziemy, jadymy. O nie, oni mnie gonią. Dobra, przyspieszamy turbo na maxa trójka. Wow, okej, teraz mogę jechać. Wow, ale to auto jest szybkie, oh my god. Dobra, idziemy chyba na to, dobra, spróbujemy na to. Dobra, i wylecimy poza mapę tym takim helikopterkiem. Tylko dawaj, autko, jedziesz. Wow, wyskok, wow. Dobra, to jest mega szybkie auto, teraz lewo. Nice, i teraz tu. Dobra, i bierzemy jazdę, wow. No, o nie, są tutaj. Połapiemy koczery. Dawaj szybko. O nie, oni mnie gonią, dobra. Dobrze. Simon, gdzie on leci? Czy chcemy pójść poza mapę? Nie wiem, dokładnie go. Nie możemy tego zrobić, stop! Nie, nie, dobra, stop, zostaw je. Lecę, nara! Wow, i umarłem, let's go. I teraz zmieniam się. O mój Boże, widzowie, w co ja się zmieniłem? Jestem z Death Note'a, takiego anime. Widzowie, okej. O, taksówka, dzień dobry. Czemu pan tak dziwnie wygląda? Ja jestem bestią i zawieź mnie teraz. Jak nie zawieźesz mnie w ciągu 10 sekund, to jem cię w nocy na szczyt góry, teraz. Już ja tylko kupę zrobiłem w gacie. Wieź szybciej. O Jezu, jak pan jedzie szybko, ej, uważaj. Albo ci zjem. Uwaga, chciał pan szybko, 3, 2, 1. Co to jest? Dobra, wiesz co, zdenerwowałeś mnie. Chodź tu na jumpscare'a, uwaga. Tylko nie jumpscare. O, mam zawał.
On dostał zawału, jestem tak straszny. Uwaga, teraz wykrzyczę na cały świat, aż się zacznie trzęsie. Zobacz jak niebo się zmieniło, jestem tak straszny. Ojo, co się dzieje? Ej, deszcz pada aż, oja, zatopiłem cały Brookhaven. Ej, jak kto to tam leci, halo? Co ty ode mnie chcesz, człowieku? Uratuję cię, Fajron, chodź tu! Ale to ja, mordo, nie? Co ty robisz? Gościu, zabijesz mnie! Jesteś tak straszny, że helikopter zatrzymałeś! Człowieku, Zabij tego demona, zabij go! Gościu, zabijasz mnie! Oddawaj mojego przyjaciela! Odmarz, demonie! To ja, Czekaj, czy ja się respię? O nie! Najlepszego! Umarłem! Nie! O mój Boże, halo? Widzowie, słychać mnie? Teraz mnie już nikt nie polubi! Ja jestem jakimś dziwaczkiem! To jest mega straszne! Ej, zobaczcie, jakie to jest straszne! Takie coś ci podchodzi pod dom! Nie boisz się? Ja bym się bał! Co to jest za outfit? Dobra, idziemy wystraszyć kogoś tutaj. Kto tu mieszka? O, Sajbobek! Dobra, on sobie ogląda telewizję i teraz tak, pójdziemy mu tu. Halo, Simon! Słuchajcie, wejdę do środka. Nie, no, ja zawsze muszę kupę, jak się boję. Ej, tań zwycięzca, tań zwycięstwa. Simon? Co on tu robi? Nie, za dużo już tego. Poczekaj tam chwilkę. Nie, on chce mnie potrącić. Nie, wracaj tutaj, to się i umarłem, o nie, jestem ciekaw, co się teraz zmienię. O nie, w co ja się zmieni... Co to jest? To jest obleśne! Zobaczcie, jak ja chodzę! Wystraszę każdego na tym serwerku. Dobra, widzowie, teraz wybierzmy sobie jakiś straszny głos, na przykład ten. Słychać! Sajbobek się będzie bać? Wybierzmy sobie inny, na przykład... Barbarian! Zobaczmy to. Słuchajcie dobrze, widzowie, czy jesteś straszny? Czy dobrze mnie słychać? Śpiewam teraz tę piosenkę. Nie, no ten jest słaby. O, Freddy Fazbear! To jest fajne! Okej, Simon, jak się przegrać, to go straszymy. Zaraz się obróci, Simon! Nie, no jaka głupia gra wychodzą... Co to jest?! Wracaj tu, Sajbobeczku! Nie, co to jest? Jakiś horror znowu, no nie znowu ktoś przyszedł! Wracaj tu, dzieciaczku! Chcę twojej głowy! Chcę ci zjeść głowę! Ja już nie dam rady dłużej! Znowu piąty zawał! On dostał zawału piątego! Tyson, dość ktoś dostał zawału! Zjeść na pobocze, a nie taniec! O nie, to jest policja! Uciekamy, widzowie! Nie uciekniesz polskiej policji! Nie, to jest polska policja! O nie, nie! Proszę pana, o nie, kolejny sukces polskiej policji. Umarłem. Nie, chyba... jestem Slendermanem! Dobra, idziemy wystraszyć tego polskiego policjanta. Haha, zabiłeś mnie, ale nie na długo. Zabiję cię, haha. Co to jest? 10.90, proszę o wsparcie. Nie ma wsparcia, mordeczko, wracaj tu. Nie, dopiero 7 minut, nie wytrzymam dalej. On uciekał mi do... dobra, przewrócił się Lubek. Chodź tu, teraz się zapskeruję! Ja tylko nie jumpscare! Wracaj tu! O nie, wykryło, że mam broń! Szybko! Alarm! Broń wykryta na lotnisku! Alarm! Dobra, szybko, zanim! Tu się skrywam, tu mnie nie znajdzie! A czemu ma syreny w głosie dalej? Co? Dobra, wyjdę! Co ty robisz w moim kiblu? Poczekamy chwilkę! Dobra, wyjdziesz? Wyjdziesz? Tak! Chyba go już tu nie ma, uwaga, muszę sprawdzić! Chyba dostaję zawału! Łatwo z nim, nubku! Wbiłem sobie na Brookhaven i nic nie wygląda sas... Sas? Co to jest? Dobra, ja klikam play szybko! Gdzie działa mi play? Damy na przykład... Zobaczcie, kamerę na follow dałem! Patrzcie, ona tam stoi, no! Co ona tam robi? Ona mnie tu zatrzymała! Nie mogę jakiś kliknąć, halo! Halo, no! Co? Ona się typu, ona jest hakerem! Idziemy! Yes! Poszło nam, dobra! A teraz... Ona mnie dodała do znajomych! Bot number 1091! O nie! Zaakceptować czy odrzucić? O nie! Accept czy decline? Decline! O, i wysłała zaproszenie! Ona mnie jakoś resetuje! Dobra, widzowie, ja się boję! Dobra, decline znowu. Ale się muszę z nią pogadać, to jest jakieś poprane. Ej, dobra, widzę ją, widzowie, ona jest w banku. Lecimy po nią. O nie, ona to stoi, co jest? Ej,
Teraz tutaj? Dobra, wchodzimy i... No nie, gdzie ona jest? Może jest w tym, w sejfie, jakoś się zgliczowała albo skakowała. Jest tam, zobaczcie. Okej, spróbujemy się zbugować śpiworem. O, ona tam jest, no, nie mogę się tam dostać. Ej, czekajcie, ale tu chyba dynamit wystarczyło. Tak, tu wystarczyło dynamit. Bo Fireout jest wybuchowy. Uwaga, pyk, haha. O nie, ona tu jest. Ja się boję. Ja szukam znajomych. Tak napowiedziała. O nie. Widzowie, ja coś czuję, że ona nie szuka znajomych, tylko kogoś do zhakowania i zabrania mu robuxów. Ale to może być też moja tylko teoria. Takie przypuszczenie. Dobra, widzowie, ja ją chyba zaakceptuję. Zobaczymy, jakie sobie jej prawdziwe. O, znowu mi wysłała. Dobra. Akcept. O ja. Dobra, pytanie. Teraz czy ona mnie zhakuje? I co teraz? Co teraz? Dołącz do mnie. O nie. O nie. Nie, ona wyszła. No dobra, to co teraz? Spróbujemy do niej dołączyć. O mój Boże, trochę się boję. I wbiliśmy. Oh my god. Dobra, napisałem jej, czego ty ode mnie chcesz, babko? Wysłałam ci film. Jaki film? Jaki film? Okej, pobrałem ten film i mamy coś takiego. Spójrzmy to. Te dziewczyny usuną ci konto w Roblox. O ja! Bunbun Girls to dziewczynki, które wchodziły na gry i spamowały wiadomościami, następnie wchodziły na twoje konto. Czekajcie, Bunbun Girls, ja je kojarzę skądś. Czyli one spamowały wiadomościami? Jedna z nich dostała sprawę sądową, natomiast reszta nie została odnaleziona. Pokażę ci ich twarze? O ja! Dobra, zobaczmy atak hakerski Bunbun. Pisała do niej, we are Bunbun Girls, we are strong. Aaa, te dziewczyny, one śpiewały, we are Bunbun Girls, we are strong. We are Bunbun Girls, girls sing along. Kryjmy to, uwaga, 3, co to jest? Bunbun Girls to była trójka chłopaków, która udawała hakerów. Był to zaplanowany fake atak. Aha, czyli to był fake. Okej, czyli tu dowiadujemy się prawdy o hakerach. Okej, czyli Bunbun Girls były fejkowe. A dobra, zobaczmy, kto pod tym stał. Ciekawe, kto ich twarze znalazł. Okej, jakiś chłopak. Kolejny jakiś chłopak. I kolejny jakiś chłopak. Okej, czyli oni we trójkę stali. No to nieźle. Ej, to chyba Simon w ogóle. Dobra, okej, czyli teraz kolejny. O, Tubers. O ja, Tubers to jest najgorszy haker. Obejrz film. O mój Boże, dobra, tam jesteś dalej. Kim jest Tubers 93? Okay. Jest hakerem Roblox, który zakował mi PCT. O ja! Zobaczcie. No tak, pamiętam to, jakieś to nagrywałem o tym. Więc widzowie, jak pamiętacie te czasy... O Jezu! O ja! On skakował mi w City, pamiętam tą okazję. To było mega straszne. Teraz puszczę wam ja się potem bałem spać przez niego. Muzykę. I możecie sobie porównać ją do tej Tubersowej. Co? Czy to jest z tego? To jest jakieś bajki! O ja! Knosz? Snightin? Confused? Jezu, to jest chore! W lewym górnym rogu mamy przerobioną postać z kreskówki Zwyczajny Serial. Poza tym widzimy tylko jego skina oraz napis Tubers World Tour. Okej, a teraz dowiemy się o nich prawdy, widzowie, więc zobaczymy, czy to naprawdę jest haker, czy nie. Uwaga, najpierw otwórzmy to i teraz to. Ekipa, która stworzyła Tubers, zadzwoniła do youtubera Craycraft i odszedł do ich gry. Ej, kazali mu dołączyć na tą grę. To jest to. Zobaczcie, ja tu miniaturkę, to są te. Zobaczcie, są wróżkowie chrzestni. Dobra, dołączyłem. Uwaga, to jest rezydencja Fave'a, czyli tego kreatora tej gry, czyli Tubersa. Policja tu jest. Jezu, ja się boję, widzowie, jak ja dostaję haka na tym odcinku, to ja nie wiem, ja już nie wiem, ja chyba nie nagram filmów. O, to są Tubers. Teraz tak na serio, to jest zły pomysł, żeby w to grać, bo jak... Ja teraz stracę konto już drugi raz w Robloxie. Dobra, ja wychodzę z tego, tam coś jest. Nie, ja nie chcę tu być, bo ja ryzykuję teraz swoim kontem. Ja nie chcę. Ja nie chcę stracić drugi raz swojego ucieka. Okazało się, że ta osoba stoi za tym atakiem. Uwaga. O! To jest Trollface chyba. Jak myślicie, czy to jest prawdziwe? Cool Kid to haker i na jego koszulce jest Team Cool Kid, okay. I przez to osoby, które dolaczały do jego grupki, dostawały admina w każdej grze i Czekajcie, admina w każdej grze? Ja chcę to! Problem był bardzo duży, okay. I przez to Roblox go zbanował i zablokował. Podobno Cool Kid ma powrócić już niedługo, więc uważajcie. Cool Kid używał specjalnego skryptu nazwanym Cool GUI. Dzięki temu, Cool Kid mógł z łatwością zacząć swój proces hakowania Workat The Pizza Place. Workat The Pizza Place, moją ulubioną grę dzieciństwa? Który potwierdza dzień, w którym Workat The Pizza Place została zhakowana. Co? O Jezu! Jezu! Jak on to zhakował? Zobaczcie, widzowie, to jest poprane. Workat The Pizza Place, moje grze dzieciństwa. Ja się najbardziej obawiam, widzowie. Teraz zobaczmy, co tutaj się kryje za tym. Uwaga, pyk.
Uuu, pod żadnym warunkiem nie dołączaj do jego grupy. O ja, ciekawe czemu. Wiecie co, widzowie, ja chyba dołączę. Jest w tej grupie, czyli Team Cool Kid. Okej, okay, dołączmy. O ja, Cool Kid Meeting, czyli spotkanie z Cool Kidem. Ja, to jest Whip City z tych czasów, co jest hakował Tubers. O ja, Alex Newton, to chyba też jakiś haker. Co? Albo to jest administrator Robloxa. Honey Khan? Jest detektywem. Ale nie, tutaj nic nie widzę. Ciekawego, więc dobra, wróćmy. Okej, okay, więc teraz zobaczmy prawdziwą historię. Uwaga, pyk. Co to jest? O? O ja. Według plotek, Cool Kid pracował w Robloxie i oszukał Dawida Wazuckiego. Miał 22 lata. Okej, czy to jest właśnie Robloxa, ten go szukał i pracował w Robloxie i założył swojego kota. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwe. W internecie też nic nie znalazłem, ale podobno to jest pracownik Robloxa. Może, nie wiem, może nie oszukał. Wow, to jest jego twarz. Jeśli to jest prawdziwe, to ja nie wiem, Cool Kid naprawdę szacuneczek, naprawdę szacuneczek. Dobra, uwaga, idziemy teraz do kolejnego. Ważna informacja dla graczy Brookhaven. Okej. Na pewno już o tym słyszeliście. No, nie słyszałem. Chodzi o to, że od niedawna w Brookhaven pojawili się hakerzy. Przykłady. O ja! Wyobraźcie sobie, że... Jeśli zignorujesz... To... Wyobraźcie sobie dostać Game Pass Samaru Morgan. Wyobraźcie sobie dostać zaproszenie z tym dzieckiem z epoki lodowcowej. Jeśli zignorujesz zdjęcie haker, będzie to wysyłał, dopóki nie zaakceptujesz. Jeśli zaakceptujesz, to dostaniesz telefon lub jumpscare'a. Jeżeli klikniesz w zdjęcie, które haker ci wysłał, okay, i dostaniesz telefon, to zaczną do ciebie dzwonić dziwne numery. What? Widzowie, tu nie ma żadnej historii, więc idziemy dalej. Ja nie wiem, co to było. Cześć i portki, ale nie, wydaje mi się, że tam to było fejkowe. Dondo, ja go znam! To jest mega stary gościu, on tutaj jest na Roblox od jakichś lat, gdzie moja babcia się urodziła. Babka najlepsza się urodziła. Okay. John Doe był testowym projektem Robloxa, natomiast pewnego dnia został zhakowany i był używany do złych celów. Co? O ja, dobra, to dołączył do niego. O nie, on hakuje mojego... Co? John Doe jest prawdziwy, on pisze. No dobra, to teraz zobaczmy, co tutaj się kryje za tym, pyk? O, nic? Okej, okay. A tutaj historia. John Doe okazał się być dorosłym informatykiem. Zobaczmy, co jest pod jego maską. Pyk. Uuu, pan informatyk. Dobra, teraz kolejny. Co to? Najgroźniejszy hacker na Roblox. O, maga. Hacker o nazwie Lubię Jeść Kupę przejmuje Roblox. Co? Lubię Jeść Kupę? A to nagranie, jak to nagranie... wyglądają jego hacki. O, be, be. O! O nie, on skakował, że robi kupę. Nie grajcie w grę Sus Amogus i nie upuść mydełka. O nie, nie upuść mydełka. Co jest? Dobra, widzowie, ja się go boję, to jest najgorszy haker świata. Dobra, zobaczmy, co jest napisane. Kupa haker to haker, który był zwykłym prankiem i używał admina. I czy mamy tego twarz w ogóle? Uwaga, o, Sigma! Namy Jezu, jak ona mnie straszyła! Oh my god! Okej, okay, to zobaczmy nowy ten hacker film. Na Roblox atakuje ludzi, jego nick to Night Watcher. On wychodzi w każdą niedzielę i jeżeli będziesz się patrzeć w jego oko na brzuchu zbyt długo, to on cię schackuje. Co? Ej, dobra, to było popaprane. Hop, tutaj jest, tu mamy jego zaraz twarz i tak. Zobaczmy tu, pyk, pyk, ale jeszcze przed, zobaczmy jego konto. Jest tutaj, o ja. Zobaczmy, czy ma jakieś gierki. Ma, widzę się, nazwana jest gierka, dobra, zobaczmy. Okej, jesteśmy na jego gierce i teraz... Co to jest? Co to? Ej, zostaw, to jest jego oko, nie patrzcie się w jego oko, nie patrzcie się nigdy w jego oko, nie patrzcie się w jego oko, bo was tu sunie. To było na filmie, że nie wolno się patrzeć w oko, dobra. O, a co to? O, może to kliknąć? Co tu się dzieje z tym? O my god, Krykraft skakował tą właśnie panią i ona chciała pobić dzieciaczka. Dobra, teraz zobaczmy, jest pod twarzą Night Watcher. Krykraft! O my god, czekajcie, czy to było zrobione przez Krykrafta wszystko? Night Watcher to haker stworzony na live przez amerykańskiego youtubera Krykrafta. Aaa, okej, okay. Kolejny. Jeden razy jeden jest dobrze znanym hakerem z Robloxa. O my god, on skakował ten Natural Disasters. Ej, według mnie ten hak jest bardzo, bardzo spoko, jest taki memiczny. Dobra, zobaczmy. Ojo, zobaczcie, wszędzie są główki jeden na jeden, na jeden, na jeden. To mega stary w ogóle jest, bo to są jeszcze questy. Zobaczmy w takim razie jego prawdziwą twarz, albo przed tym, zobaczmy, kto to był. Jeden na jeden, na jeden, to był bot stworzony przez pracownika Robloxa? Co? On ich oszukał? Ja też chcę pracować w Robloxie i mieć free Robuxy. Dobra, przez pracownika Robloxa. Nie był hakerem, tylko adminem. Bawił się komendami, a ludzie myśleli, że to haker. A, okej, czy to nie był haker nawet.
Pytanie, czy mamy jego twarz? Uwaga! Nie mamy! Nie pokazali jego, czyli nie udowodnili, kto to jest. Oczmy. Hacker, który nazywa się Explorer Elizabeth. Explorer Elizabeth. Ma zainteresować Robloxa 1 lipca 2022 roku. O! Kanał! Licza codziennie do włamania na Roblox. O lul! Się włamuje na Robloxa, Jezu! Dobra, to zobaczmy jej story w takim razie, uwaga. Albo czekajcie, zobaczmy jak ona zobaczmy jak ona hakuje Robloxa, uwaga. O oh my... To jest! To jest w realu! Co jest? Okej, więc zobaczmy tak czy historię i jej ten. Ooo, ona tu hakowała bacona, okej. Elizabeth Explorer to hakerka, która zhakowała ponad 1 milion graczy. Oh my god, 1 milion to jest mega dużo. Dobra, uwaga, zobaczmy. Nie, to jest ona, naprawdę? Ja myślałem, że to jest jakieś dziecko pod komputerem, ale dobra. Zobaczmy kolejny. O, ja już znam tą hakerkę. My już ją znamy. Co ona przeskrobała? Z hakerem i oderem. Umawia się z wieloma użytkownikami. Co? A gdy ktoś się odmówi, będzie próbować zbanować konto tej osoby. O ja! Znaleźć jej adres IP. Co? Mój adres? Wejdziemy na główne konto Jenny, czyli Agirl Jennifer, ujrzymy na jej profil. Ja mieszkam w Ohio przecież. Wejdziemy i potem. Okej, teraz trzeba wejść na jej profil. Na górze wyskoczy nam straszny error. Okej, czyli tutaj na jej profil i tutaj potem do jej gry, okej? Wow. Zobaczmy, co mu wyskoczyło. Ejś? Ejś, tutaj po jakiś ten? O mój... Jezu! 7 i 8. Co? Dlatego wiadomo, że w tych dniach Jenna się pojawi. Okej, więc jesteśmy na tej grze Jenny. O, co tutaj jest? Uuu, to chyba właściciel Jenny został zabity, dobra. Zobaczmy, co to jest dalej. Te strzałki. Danger, uważaj! Chyba tam, gdzie na filmie trzeba. Uuu, tędy, okej. Pyk, 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 pyk po tej górze. I mamy tutaj... Uuu, ten cave'ik. Dobra, jak mi wyskoczy jumpscare, to ja nie wiem, co ja zrobić. Ja się trochę boję, że ten jumpscare mi wyskoczy. Uwaga, klikamy, zaraz zobaczymy, co nam wyskoczy. I... Aaa, no jest jumpscare, wiedziałem no. Co to ma być? Nie, cybobek to jest. Dobra, teraz tak. A jej twarz to chłopak i okazała być się fejkowa. A, okej, dobra, S. Czyli to jest ona, Ezunia. Dobra, idziemy do kolejnego. O, ja znam tego hackera, on jest prosek. Dracosword Master. Dracosword Master, okej. Użytkownikiem, który dołączył na Robloxa we wrześniu 2006 roku. Ono zostało jednak zlikwidowane w kwietniu 2012 roku. Dracosword Master. On uzyskał panel administratora w Roblox Security. Okej, czyli tak, zobaczmy sobie tutaj i to. Uuu, on uderzył Robloxa i Draco był prawdziwym hakerem. I zobaczmy jego twarz, uwaga. Pyk! Co? Czemu on wygląda jak Ryszard Tydraniu, oddawaj mój rower? Ryszard Tydraniu, oddawaj mój rower! Zostaw lajka i suba, żeby Ryszard oddał paniusi rower. Cryptid Puppy, o ja! Dobra, czyli to jest hakerka z TikToka, zobaczmy. Czekajcie, zanim zobaczymy jej twarz. Wow, ale to są zwykłe haki, to nie jest jakiś super haker. Więc zobaczmy twarz tej fejkowej hakerki, uwaga. Oh my god, według tej gry to jest jakaś straszna osoba. Okej, kolejny, Vivian Hacker. Okej, teraz zobaczmy tego pana. I teraz ostatni. Okej, widzowie, czyli zobaczyliśmy każdego. I co teraz, pani bot number? Sakuje twoje konto. Nie, zostaw mnie, wychodzę z tej gry. Blokuję tą osobę. Jak was ktoś wkurza, to po prostu ją zablokujcie. I tyle. Cześć, jesteście w artystycznej szkole, narysujcie samego siebie. Oj, to będzie mega proste. True, Simonku, to jest mega true. Okej, narysujemy taki fragment. Teraz taki uśmiech. I pokolorujemy go na czerwono, pyk. Takie uszy i oczy. Nice. I kolorujemy na zieloną. Wow. I teraz kolorujemy na szary i bęc. Wow. Ej, to wyszło całkiem spoko, tylko coś się to nie pomalowało, ale okej. Ej, zobacz moje teraz. Nice. Ej, dobra, Simon pięknie rysuje. Simon, to dla ciebie 6 z plusem. Wow, Simon, gratki. Ej, ciekawe, co ona mi da. Zobaczymy. Pani, tutaj, proszę pani, proszę spojrzeć. Co to ma do jasnej być? Słabe, słabe, słabe. Co nie? Ona podpaliła mój obrazek, to jest disrespect. Masz karę, leżakowanie do 5 rano. Ej, co? Leżakowanie do 5 rano, nienawidzę leżakowania. Proszę pani, poprawę panią. Ja jadę spać, w nocy. La 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 la, dzieci poszły spać. La 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 la. La 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 la. Spójrz na siebie! Nie, proszę!
Uam, kolejny dzień w klasie rysowania. Ej, co jest z moim rysunkiem? On jakby się chyba wypalił. Okej, on się na pewno wypalił, wcale nie znikł. Dobra, a co to? Pani nauczycielko, czemu pani leży w keczupie? To jest jakiś prank, co nie? A never mind, bro. Bro, dobra, idziemy do domu. Lekcje skończone, uho. La 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 la. O nie, to to. Pom pom porom. Wróciliśmy do domu, tato, hello. Nauczycielka była w jakimś keczupie, ale nie wiem. Okej, to nice. A co dostaliście? Ja dostałem tatuś 6 z plusem. A ja dostałem tatusiu 1 z plusem. Okej, więc pokój dla tego lepszego to ten po prawej. Wow, ale kozacki pokój masz, Simon. Wow, moje PS4, ale kozak. Wow, Simon, cieszę się twoim szczęściem. Nawet masz tego, Peppa Piga, nice. A co to tam stoi? A, nieważne. Dobra, idziemy. Yo, a ja... Ej, tato... A, co to jest? Czy to na pewno jest mój pokój? No tak, dostajesz rękę, to masz za karę, haha. To nie jest haha. To jest mega złe. Co to jest? Bo jakiś papier rozrzucony. Nawet pies mi tutaj kupę robi. Ej, ale pies masz fajny, przynajmniej masz pieska. Ej, ale przynajmniej mam wyjście na balkon. Jednak nie. Simon, powodzenia w kraju w silnikę Pepe, a Fireout, Nubek, wypad. Tata mnie wyzywa, bro. Okej, mimo że wszyscy mówią, że słabo rysuję, a ja to robię z pasji, mnie to nie obchodzi, kto co mówi, co nie? Dobra, zacznijmy rysować. Na. Czasami chciałbym, żeby mój tata nie był zły, ale dobra. Narysujemy go takim, jakim on jest, czyli ja się tylko złym, ale dalej go kocham. Pyk. O, takie oczy będzie mieć. Z tego co pamiętam, on miał takie ręce. Takie nogi, no nie, nie umiem rysować, widzę co jest. Miał takie oczy. No, trochę to strasznie wygląda, ale chyba to co narysuję nie stanie się prawdziwe, co nie? Mam nadzieję, dobra, teraz tutaj. Takie coś. I napis kocham. Kocham tatę. Trochę to dziwnie wygląda, ale okej. Klikamy zapis, pyk i gotowe. Wow. A, chłopaki, pomóżcie. Sam usłyszałeś to? Fajnie, coś, żeby tacie się stało, tata, chodźmy pomóc! A dobra, może by się coś stało, szybko! Tata, co się z tobą odpawełowało? Oh my god! A, dzieciaki, zjem was! A, Simon, nie podchodź do niego! Tatusiu, co ja, co się stało, to nie, ja nie poznaję. Odejdź od niego, gościu, nie podchodź do niego! To nasz tata przecież, tatusiu! Nie, on jest zbuntowany przez coś! O, chodź tu, Simonek, chodź, pobejdź, to ja, twój tata! Tata, Simon, nie da się na to nabrać! Mój ulubiony kolega nie żyje! Oh my god, i teraz tata mnie widzi. O nie, uciekam, 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 uciekam. Dobra. Ten rysunek jest słaby. Chciałbym, żeby tata wrócił do normalności. Usuwam go. Synu. Tata? Tata! Wow! Tata, wróciłeś do normalności. Simon, a ty? Halo, ty się rusza? Simon. No, bracie, wróciłem! Oh, wow, let's go, rodzina w komplecie. Dobra, wracam spać. Simon, wyciszę tę świnkę Pepe trochę, okej? Okay? Bo chcę iść spać. Nie, nie wyciszę, bo muszę sobie oglądać nowy serial. Bra. Nie wyciszę, nie wyłączę. Dobra, widzowie. Dobra, wiecie co, ja coś zacznę sobie rysować, skoro on mnie budzi. Weźmy na przykład coś takiego. Ja chciałem Freddy'ego, bo ostatnio byłem na filmie z babcią. Dobra, pyk, coś takiego, nice. Pyk, pięknie, i teraz brzuch dajemy. Teraz to, wow, to jest epickie. Dobra, tutaj, dobra. Pyk, muszkę tutaj taką, nice. Ucho, zasypujmy. To ja idę spać. Ej, zaraz, co to jest, czemu się program zmienił? Ej, pomocy. Simon, czy ja słyszałem jakiś śmiech? Simon, where are you? Where are you? Czy po angielsku, gdzie jesteś? Ej, to jest Simon? Nie, to chyba nie jest Simon. Ej, zaraz, co tam jest za tym telewizorem? Nie, czy to jest cupcake z Freddy'ego? Cupcake, nie, co z widy na stówę, widzowie. Coś takiego nie ma po prostu miejsca w moim domu. Co to jest? Okej, to jest mega dziwne według mnie, Simon. Oni tu są! Wypad z mojego domu, już, was nie ma. Już, Fajru, pomóż, proszę, nie mnie prowadzi. Weź się wywal. A kysz. No, dobra, wyszli, Jezu. Simon, co się właśnie stało, czy ja? Ej, uratowałeś mnie. No, ale stary, wiesz co? Ja narysowałem ich i oni jak się pojawili. To jest trochę sus, czekaj. Coś może narysuję dla testu. Na przykład narysujmy... Ej, dobra, mam plan. Narysujmy tutaj taką nogę, pyk. Teraz robimy coś takiego. O nie, Simon, co to jest? Dobra, przynajmniej to pokoloruję. Oh my god, to jest trochę sas. Ale dobra, nieważne.
Pyk, teraz coś takiego. Teraz narysujmy ci kapturek, bęc. A obok narysujmy mnie, ale umięśnionego, ponieważ zawsze marzyłem o mięsiach. Coś czuję, że to się nie stanie, no bo mięśnie trzeba zdobywać latami, co nie? A nie tak od razu, dobra, pyk. Taką kla... O, twarz na pewno będzie piękna. Dobra, tutaj oko piękne. Dobra, trochę to mi dziwnie wyszło. To nie będzie wyglądać dobrze. I dajmy tutaj na przykład coś takiego. O nie, co to jest? Co ja narysowałem właśnie? Czekajcie, to nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Nie, co ja zrobiłem? Dobrze, to klikimy save. To chyba nie działa. Jak to nie działa, Werus? Co ty zrobiłeś? To ja jestem, przecież ty mnie narysowałeś. Oh my god, to by znaczyło, że mój... mój ten działa. Lol. Ale dobra, jedno pytanie jest takie. Dlaczego ja nie jestem umieśniony? Jaki nie jesteś? Popatrz na siebie. Wow, oh my god, to zadziałało. Wow. Ej, dobra, Simon, czekaj. Ja to muszę jeszcze raz przetestować, bo trochę nie dowierzam moim oczom. Tato, tato, chodź tu. Tata śpi, więc spróbuję mu narysować TNT nad głową. Ale coś czuję, że to był fart ostatnio. Jakiś po prostu przypadek i na pewno nie. To co narysuje się nie staje prawdziwe, co nie? TNT, teraz rysujemy to, bęc. I save'ujemy. Zaraz, to się pojawiło. Hej, tata, wstawaj, szybko. Co, synu, co? A, tato, uciekaj, błagam. Bra. Tata, wybuch, o nie. Dobra, widzowie, dzień później. Normalny dzień w szkole, który znajduje się w Ohio. Tak, to jest nasz nauczyciel z jednym okiem. Żeby jeszcze nie zdjęliście tej szkoły, to jest chore. Chłopaki, chłopaki, rysujcie dzieła sztuki albo jedynka. O mój Boże, dzieła sztuki, co to w ogóle za zadanie jest? Ale dobra, okej, przetestujmy moje pędzle. O, działają znakomicie. Dobra, rysujemy grimace shake'a, czyli jakiś shake z McDonalda. Okej, pyk, o nie, już się nie mieści i masę. I teraz trzeba tutaj takim, o, fioletowym domalować. To jest piękne, piękniutkie. Rysujemy sobie grimasa. O, na podłodze, no bo mi nie starczyło miejsca, więc co? Chyba nikt się nie wkurzy. Takie buty, okej. Trochę wyjechałem za linię. Co jest? Ale to jest połączenie. Zobaczcie, jaka iluzja optyczna. Wow. Dobra, i teraz tutaj. Pyk. No i mamy gotowego grimasa. Ej, wow, moi koledzy rysują o wiele lepiej ode mnie. Simon, jaka sztuka, wow. Simon, dostajesz piątkę, piękne. Shoxy, dostajesz szóstkę. A teraz Fireout? Ja rysowałem grimace shake'a, a tutaj jest grimace na podłodze. Gdzie ty to rysujesz? Na podłodze się nie rysuje jedynka. Rysuj ponownie coś. No dobra, no to rysuję coś ponownie. Narysujmy na przykład tutaj na podłodze takiego wielką kupę. Tak, to będzie taka sztuka. Opisuje ona problemy życia codziennego w kibelku. Okej, okay, pyk, nice'owo. I teraz tutaj i pięknie, mamy to. Wow. Halo, panie nauczycielu, proszę zobaczyć, narysowałem kupę 3000. To jest mega, mega wynalazek ludzkości. Co to jest, człowieku? Kazałem ci rysować na podłodze. Jesteś okropny, ostatnia próba. Okej, okay. A jak nie? To jest dodatki na miesiąc. Okej, dobra, widzę, muszę się postarać. Dobra, narysujmy na przykład bombę nuklearną. Tak, tak po prostu. Dobra, pyk, tutaj takie coś. Hop, tutaj takie coś, okej. Czas na wyjście, grimace shake. Mamy to i teraz dajmy to nauczycielowi. Hej, proszę pana, proszę to wypić. O, dziękuję za taki prezent. Nie czuję się dobrze. Okej, okay, moja lakieta jest skończona. Bam, to jest bomba. I tu jest jej wybuch, wow. Taki grzyb wielki. Panie nauczycielu? Grimes? Gdzie jest mój obrazek Grimesa? Ej, czekajcie. Czemu tu jest kupa? Zapomniałem, że wszystkie rzeczy, które rysuję, się stają prawdziwe. Ale zaraz, skoro narysowałem bombę i wybuch, to co jest właśnie nad nami? O nie, to jest bomba. Nie dotykaj tego, Fire, błagam, ja chcę żyć, dopiero co powstałem. Okej, okay, nie dotknę tego, tylko to przesunę lekko. Okej, okay. Uwaga z tym, widzowie. O! A! Ała, to bolało co najmniej mocno. Okej, okay, widzowie, teraz Simon idzie sobie na spotkanie z panią Jenną, co nie? To jest troszeczkę dziwne. Okej, okay, więc rysujemy mu dosyć śmieszną fryzurkę. Na przykład, o, takie, taką bambaryłę. A baryła italiano. Ej, taką małą główkę, to wtedy to będzie śmiesznie wyglądać, że on ma taką małą głowę i wielką bambaryłę. Dałem mu coś takiego, że on będzie na taki ubiór na plażę, można powiedzieć. Pyk, kropka, 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 kropka. Nice, i tutaj takie coś. Okej, okay, gotowe. Save'ujemy, bęc. Zobaczcie, ja się w to zmienił, yo. To jest epickie, bro. Co to jest na mojej głowie i na moich spodniach? Kto to zrobił?
Piękny prank. Nie, ja przecież na randkę muszę iść, no dobra, uf, jak to mówią, trzeba się poznać. No nie, źle, to jest beczka. Simon oderuje. Dobra, i teraz odwróć się z żeną. Hej, co tam u ciebie, Simon? Dobra, mam plan na romantyczną kolację dla nich. Tak, narysujemy na talerzu Simona to i też to stalerz Jenny. Ohydne, ale to jedli w Skibidi Toilet. Każdy, kto ogląda Skibidi Toilet, to ja. Dobra, pyk. Pyk, pyk, idealne. I save'ujemy, Benz. O nie, to była przesada. Zaraz, co tutaj tak śmierdzi? To ty zamówiłeś, trochę to dziwne. Miały to być lody. To jest na 100% zatrute, nie jest tego. Uwaga, spróbuję za ciebie. Żadna nie jest tego. O nie, przepraszam się. O, wywaliłem się o kawałek. O nie, teraz to, o, mam na twarzy. O, Simon. Tak naprawdę to ja cię prankowałem. Nie! Nie wytrzymam tego, to matka, wracaj tu! Przepraszam, Simon, nie! O nie, widzowie, o, ale się przywaliłem w głowę, o. Ej, Simon, gdzie ty mnie wrzucasz? A! O, Simon mnie wrzucił do śmieci. Simon mnie wrzucił do śmieci, ała, no super. Ale dobra, widzowie, mam plan, narysuję sobie bogactwo i stanę się mega bogaty. Dobra, w takim razie, narysujmy coś takiego. Tutaj rysujemy taki kawałek, pyk. I rurę wydechową, to będzie taki Lambo, można powiedzieć, pyk. Ej, dobra, to wygląda mocno, ja bym chciał mieć Lambo w realu. Jak będzie 10 tysięcy łapek pod tym filmem, to kupuję Lambo w realu. Dobra, pyk, koło. Nice, drugie koło. Ej, yo, to wygląda jak jakieś auto z przyszłości trochę, dobra, pyk. Teraz pomalować tutaj na... żółty kolor będzie spoko, pyk, taki żółciutki, piękny. To na niebiesko, te koła będą... takie szare by były spoczko, pyk. Dobra, zasejwujemy to, pyk. Ej, zobaczcie, to się tam pojawiło, wow. Ej, to jest idealnie jak ze zdjęcia wyglądające, zobaczcie, pyk, pyk. Wow. Dobra, zobaczmy jak to jeździ. Ram. O nie, policja! Tak, policja, ręce do góry, nie uciekaj się. On mnie goni, uciekamy! Zatrzymaj się! Czekajcie, wsteczny. Czekajcie, wyhamuję. Głupie to auto, ono nie działa. Wsteczny nie działa, dobra, uwaga, wjeżdża w niego. Przyjechałeś policjanta! O, przepraszam! Dobra, widzowie, musimy się jak najszybciej skryć, bo policja już po mnie jedzie. Dobra, zmieniam auto, wywalone! Nara, policjancie! Wow. Jakie auto, poczekaj! O nie, on mi teraz chce ukraść moje! Dobra, robię rozpęd! O nie, on mnie goni, szybko! Okej, okay. Teraz... Stać, policja! Teraz stopujemy, wyciągamy nasz mazak i rysujemy wielką rampę do skakania. Pyk, w tę stronę takie strzałeczka i będzie skok samochodem, pyk. Ty, ona się tam już spiła! Szybko! O nie, wow! Łatwo, nie uciekaj z policji! Wow! Prom, na. Wow! To było epickie. Łatwa ucieczka i spadam stąd. Na. Okej, skoro uciekłem policji... Ej, zaraz. Co to tam jest? Simon? Co się stało tu, Jerry? Co się stało z waszymi głowami? Oh my god. Fajrut, narysuj nam nowy, proszę. Okej, okay, Jezus, i mi odpadły głowy. Trzeba pomóc kolegom w potrzebie. Pamiętajcie, widzowie, jak macie kolegów, to pomóżcie im. Okej, okay, najpierw narysujemy głowę Cybobka. Uwaga, pyk, taką tutaj okrągłą. Troszeczkę wyszła gruba, ale okej. I teraz robimy tutaj takie coś. Uuu, jakie uszko. Dobra, teraz drugie. Pyk. Ale zrobimy mojego pranka Cybobkowi, ponieważ zrobimy mu operację plastyczną i będzie mieć coś takiego. Pyk, i to jest jego jakby buzia. Czekajcie, ja muszę teraz tutaj. O, takie coś, nice'owo. I teraz, uwaga, takie coś, okej. Okay. Zaraz po tym robimy ząbeczek, czyli takie zęby, co nie? Będzie mieć taką dziwną twarz. Okej, okay. I tutaj będzie mieć oczy. To wygląda przepisko, dobra. I no i taka będzie głowa. I teraz dorysujmy tutaj kość. Jakby tutaj kość ogonowa, pyk. I pięknie. Okej, okay, teraz to pokolorujmy takie coś. Pyk, tutaj damy takie. Tutaj coś w tym stylu. Bang, bang. Tutaj robimy uszy ma niebieskie i boom. I teraz czas na Jerego, pyk. Robimy takie coś. Nice, czerwone to. Hop, tutaj jedno, tutaj drugie. Bang. Oko Jerego, pyk. On ma twarz w ogóle taką za 60 tysięcy robux, pyk. Takie coś, ząb, język. No i wypełniamy to tym.
Nice'owo i rysujemy oczywiście kość, żeby to się fajnie dopasowało. Pyk, no i mamy to. Let's go. Teraz tylko klikamy przycisk. Zasejwuj. Okej, okay, zobaczmy jak to mi to wyszło. Ej, co mi się z tobą w twarz? Dzięki, powiem, jakie to jest fajne. Ej, jakie to jest fajne, możesz teraz jeść dużo KFC. Ale nie ci KFC, bo to nie zdrowe. A Jerry wygląda całkiem spoczko. Więc, no, wygląda się całkiem spoko. Tak naprawdę to nie jestem Jerry. Jestem policjantem. I jedziecie za kraty. Oh my god, Simon, idziemy za kraty. Teraz będziemy patrzeć na świat za krat. No mega. Simon, brawo, trafiliśmy do więzienia. Mega, naprawdę. No, postanowiliśmy narysować coś takiego. Oj, zobaczymy, co jest w głowie Simona. Simon, pokaż. Wow, look at my bank account, look at my... Wow! Ej, ale to jest śmieszne. No, to jest epickie, dobra. I teraz tak, Simon, ja mam plan. Narysujemy ucieczkę poprzez wykopanie dziury, pyk, coś takiego. I tu damy łopatę, żeby mi dali. Tak, pokolorujemy tę łopatę, tutaj tą dziurę damy na brązowy. Nice, i sobie wykopiemy ucieczkę, która na dole będzie miała drabinę. I dalej już nie wiem, co tam będzie. Tam dalej dam znak zapytania. O, pyk. I damy strzałeczkę. Zobaczmy. Bum. Wow, let's go. Dobra, kupiemy. Ma. Wow. Wow. Ej, gdzie my jesteśmy? Gdzie my być? Simon, skacz. Simon, skacz. Oj, nie mogę się zmyślić przez to, co ci interesowałeś. Nice. I teraz trzeba wyjść tędy. I uciekliśmy. Aha. Mega ucieczka. Uciekliśmy na boisko. No mega, naprawdę. W takim razie mam plan. Narysuję sobie super skaczące buty, które pozwolą mi wyskoczyć. Dobra, to jest jeden but i on będzie mieć taką sprężynkę, co nie? I dzięki nim wyskoczę. Pyk, teraz drugie. Nice, to jest sprężynka. Pięknie. I teraz narysujemy cyk, cyk. Nice. I teraz zasejwujmy. Bęc. Wow, 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 wow. Lecimy. Mamo, jestem w kosmosie. Co tam? Osoba, która nie rozwiąże tego działania, dostaje jedynkę, więc szybciutko. O nie, widzowie. Ja mam mały mózg, ale dobra, podejdę. Dzień dobry. Takiego matematycznego działania jeszcze nie robiłem, ale czekajcie, mam tutaj taką książkę i to pisało magiczna książka, więc o, zobaczmy, o, ej nie, moja głowa się zwiększa, ej, ja chyba się uczę, jak jestem mądrzejszy, wow, ej, chyba wiem, czekaj, 2 plus 2, 4, tak, o nie, to jest niesamowite, jak to obliczyłeś, masz tutaj szóstkę z plusem, proszę bardzo. O, wow, ej, no dziękuję bardzo, proszę pana. O, tego się nie spodziewałem, że dostanę, ale spoko. O. Oj, no jak to, ja też chcę. O, no to chyba musisz się nauczyć, ale ja dostałem na farcie, co nie? Więc sobie się też uda, spokojnie, wierzę w ciebie. Dostaniesz bęcki, jak wyjdziesz ze szkoły. O, bęcki, ale bracie, czemu? Patrzysz po szkole, jak dostaniesz w papę. O, okej, okay. Nie wiem, widzowie, ten gość jest dziwny, mój brat jest mega dziwny, trochę się go boję. Wam mogę tutaj sobie zarabiać oceny. O. Ej, Edward, to on. O, Edward? Chłopaki, ale chyba nie chcecie mnie pobić, co nie? O nie, widzowie, oni chcą chyba mnie... Masz szóstkę? Mam szóstkę, ale ja się uczyłem na nią. Dostaniesz w papę. Edward, bierz go, bierz go. O nie, moja szóstka mi wypadła. Nie, moja głowa, dobra. Widzowie, muszę się uczyć, żeby znaleźć ucieczkę stąd. Wow, dobra, zobaczcie, powiększa mi się głowa. Okej, okay, nice. I teraz, jeśli szybko wybiegnę w tę stronę, skoczę na skocznię, klikając R, to wylecę w kosmos, wow, let's go, dobrze obliczone i teraz robimy tak, okej, według moich obliczeń, jak będę robić tak, i teraz prosto do kosza, wow, strzeliłem gola, o nie, tutaj jest daleko, chyba te kratki was blokują, panowie. Ale dobra, o nie, stąd idzie, oni mnie zaraz pobiją. Wow. Ej, jestem mega mądry, goni mnie, śpiewając tę piosenkę. O nie. Mamunia? O mamusiu, ten gorszy wrócił, są szóstkę dzisiaj. A z czego ta szósteczka? Z matematyki. O nie, widzowie, ja zapomniałem, ale moja rodzina nie lubi, jak jestem mądry. Ona woli, jak jestem dobry z WF-u i TP. O nie, ale mamo, ale to jest dobrze chyba, nie? Jestem mądry. Ja, jak to z jakiejś matematyki? Mamo, ale bez bicia. Widzowie, ja nie jestem jak moja rodzina, jestem mądrzejszy. Nie mogę nadchodzić już, ta książka jest za ciężka. Skoro książka jest dla ciebie taka ciężka, to podnieś to. Ej, mamo, ale o nie, to było za ciężkie. Przesada, oh my god, mamo, to bolało. Martwa kluska. O, daj to bratu, uwaga, patrz, tak to się robi, lamusie. O, na rączewkę.
Wow, bracie, ale ty jesteś dobry. Ej, dobra, to jest nawet spoczko. Ale ja wolę zostać przy książkach, ja wolę zostać nerdem. Na, uczę się. Patrzcie, widzowie, rośnie mi głowa. Wow, ej, jestem coraz mądrzejszy. Już rozumiem, dlaczego auta jeżdżą. Bo mają koła itp. Przyspieszenie ziemskie wynosi 9,8 metra na sekundę, mamo. Słyszałaś o tym? To ty mi gadasz o jakimś przyspieszeniu ziemskim. Podnieś tą sztangę. O nie, ale sztangę, mamo. No dobra, czekajcie, wpiszę sobie w książkę. O, czekajcie, staje się mądrzejszy. Wow, ej, już rozumiem. Rozumiem, sztangę trzeba podnieść w taki sposób, że trzeba pod kątem. O, okej, okay, teraz trzeba. O, dobra i pyk. Mamo, zobacz, podnoszę ją. Haha, i patrzcie, teraz rosną mi mięśnie. Wow, ej, dobra, to jest fajne nawet, spoko, mamo. Zobacz, jak jestem wielki już, patrz. O, synku, od razu lepiej wyglądasz. Dzięki, mamusiu. Nie mów tak, a masz. A, ale bracie, czemu? To jest bully, nie, brat. Ej, nie, a, to nie jest prawdziwa rodzina, to jest bardzo chamska. A, no super, bracie się jak mnie pokopał. O, widzowie, ale dobra, nie poddajemy się. To jest najważniejsze, idę się uczyć. Idę wkuwać, ej, zobacz jak mi rośnie głowa. Let's go. O, według moich obliczeń w tym świetniku powinna być kanapka ze szczura. O, no dobra, wezmę. O, jestem taki smutny, widzowie, wyrzucili mnie z domu. O, dobra, mam kanapeczkę. Ale to mi w ogóle nie jest fajne, co nie. Ale jedno jest pewne, nigdy się nie poddam. Wow, idę pakować więcej. Na. O. Ej, cześć, jestem nerdem. O, hej, mówi po twoim mózgu, dawaj walkę ze mną. Ej, ale co? Czemu chcesz walczyć? Czemu wszyscy chcą walczyć? No dobra, spoko. To czekaj, daj mi się napakować. O, wow, ej, ale mój mózg rośnie. Czekajcie, 2 plus 2 to 4, 4 plus 4 to 8, 8 plus 8 to 16. O, wow, wiem wszystko. Mordeczko, chciałeś walczyć? Ej, ale jak ty to zrobiłeś? Poczekaj, co ty robisz? Czekaj, ja coś czuję, stary, czekaj. O, telekinesa z mojego mózgu leci. Wow. Jo. Co ty robisz? Chyba cię rozwaliłem. O, zabiło go. Widzowie, ja chyba staję się coraz mądrzejszy i dzięki temu mam telekinezę. Okej, czyli się odbudowujemy. Okej, to czekajcie. Ej, czy to są jakieś nerdy? Dobra, to ja zaczynam pakować. Pyk, pyk, pyk. O, ja staję się mądrzejszy. To się robi niebezpieczne. O, czy Albert Einstein dalej żyje? Nie żyje. Wow, coraz mądrzej. Czy piłka nożna jest okrągła? Tak. Wow, zobaczcie, jak jestem mądry. Wow. Ej, ale czekajcie. Teraz trzeba rozwalić tych nerdzików. Koledzy, 2 plus 2 równa się 4. Wow. Kąt padania Alberta równa się F minus kwadrat. Wow. O nie. Wow. Dziadki wybuchli na... się kręcę, widzowie. O, co się stało? Dobra, ale udało mi się rozwalić nerdów, więc teraz wydaje mi się, że jestem mądrzejszy. I nawet moja głowa rośnie jeszcze, wow. Mam trochę problem z ruszeniem, bo... Ona jest za duża, żeby moje ciało nadążyło. Co jest? O, dobra, ruszyłem, nice, idziemy. Okej, teraz zobaczymy moje umiejętności w klasie. Wow. Ja chyba wiem wszystko, dzień dobry. Dzień dobry, odpowiedz na to, bo jedynka. Na co? Co to jest? Ej, dobra, widzowie, taki mózg nie wystarczy. Czas uczyć się, wow. Mój mózg rośnie, co jest? To jest przesada. On zaraz będzie większy od klasy. Wow, dobra, i teraz czekaj. O, już wiem. 4 673. No nie. Pan nauczyciel ucieka. On mi nie wierzy, po prostu rozwiązałem najlepszą rzecz. No dobra, dostajesz za to 6. Wow, dziękuję, proszę pana. Że co to ma być? A masz czy... A, bracie, nie, upuściłem książkę, nie. O nie. Zaraz, co napuściłem? Co za książka? Nie, nie bierz go, bracie. Ej, zaraz, co ona robi? Nie, bracie, upuść to, proszę. Nie, bracie, wow. O nie, on pakuje, mój brat pakuje. Powiększa mu się głowa. Czemu się łepetyna powiększa? O nie, dobra, jest, uciekam. Nie łepetyna, tylko głowa. O nie. Czasami mózg się w niej nie mieści, ponieważ wiem, że 2 plus 2 to 2. O nie, on się uczy coraz bardziej, dobra, widzowie, on się staje zbyt mądry. On będzie mnie teraz bić. Nie mogę biec, jestem zbyt mądry. O nie. On tu naciąga. O nie.
Cześć bracie, czy złamałeś się środkowo udowa i potrzebujesz pomocy w staniu? Użyję twojej telekinezy na tobie! Co? Telekinezy? Nie! A, przestań bracie! A, moja głowa, dostaję wstrząs mózgu! Śmiech jest bardzo dobrą rzeczą dla mózgu, bo twoje neurony się urowniają w głowie. A, to nie pomaga mi z neuronami żadnymi! A, to boli! I teraz telekineza wylot na północ! O, to bolało widzę. Ała, o nie. Brat sobie przywali, teraz on ma książkę i może napakować. Co ja mam zrobić? Czy gdybym miał jakiś plan tylko. Ej, ale widzowie, zobaczcie co znalazłem. To jest książka razy dwa. Ona daje razy dwa mózg, ci będę jeszcze szybciej jakby będzie rosnąć, co nie? Ej, czy mogę tutaj wejść, proszę pana, ponieważ tam jest książka taka fajna, no? Nie, najpierw musisz zmierzyć swój mózg, bo to jest przedszkole dla mądrych. O, aha, czyli to jest taki, ej. O, dla mądrych, to uwaga, schodzi się tutaj. Zmierzył się, wow, i dosięgnął, zobaczcie. Co jest, osiągnął najwyższy szczyt, czyli Chaudera, o, wow. Bardzo łatwe. Ej, dobra, teraz moja kolej, okej. Okay. Stajmy tutaj, pyk. I, ej, no nie, co jest? Nie dosięgnąłem nawet do tego, bro. Chodzisz, wypad stąd! Dżendrosiu, przemyśl to! Aaaa! Dobra, wiecie co? Mam plan. Użyję mojego mózgu, pam. I zbudowałem katapultę, bang! Teraz wystrzelimy się na. Okej, okay, zobaczmy, czy moje obliczenia mnie nie pomyliły i mogę się wystrzelić. Pyk! Wow! Wow! Nie trafiłem! Dobra, druga próba, pow! Wow! Dałem radę! Aha, wszedłem tutaj nielegalnie, I teraz mamy książkę, pyk, nice! O nie. Co ty wziąłeś, oddawaj, o nie. Zostaw mnie, bracie, proszę! Ciekawie, szybko! Dobra, widzowie, spróbujmy pakować, ponieważ to powinno mi dawać razy dwa. Pyk. O wow, to rośnie mega szybko, zobaczcie! Co jest? Jak ta głowa rośnie? Zaraz będę większy od niego, pyk. Czekajcie, że teraz mogę tą książką jeszcze zwiększyć sobie wysokość? Tak! Wow! Jestem wyższy jeszcze dzięki temu, dobra. Zaraz będę większy od brata, zobaczcie, on mnie goni. Pyk. Teraz wiem, ile to matematyczne obliczenie 3000. Bracie, czego ty chcesz ode mnie? Tak, ty jesteś większy, tak nie może być. Ja nie jestem większy, jestem mądrzejszy i teraz mądrość! Bum! Poczuj moje mądre uderzenie. Ej, czekajcie, ale co to tutaj leży? Czy to jest książka razy 5? O mój Boże, dobra, zobaczmy. Pyk. Wow! Nareszcie jedno spakowanie, pyk. Oh my god, to za każde spakowanie masz tyle rośnie. Jestem zbyt mądry. Dobra, czekajcie jeszcze raz. Pyk. Wow! Ale mam giga kłówek, giga czadzik. Ej, czekajcie, teraz tak. Dobra, skoro jesteśmy mega mądrzy, wykorzystajmy ten mózg do pomocy proszę, ludziom. Mi pomoże. Mój kotek utknął. Pani babciu, spokojnie. Co się stało? Czy pani kotek utknął? Tak, wnuczku, mój kotek wszedł na drzewko i nie umie zejść. O, dobrze pani, ja jestem bardzo, bardzo pomocny i teraz pomogę pani. Proszę, kotku, wejdź na mój mózg. O, okej. Okay. I obliczyłem teraz, że możesz zejść. Wow! Wyjdź się, wnuczku, jesteś taki mądry, chodź, babusia cię wycałuje. Dziękuję pani babciu, ale teraz użyję telekinezy, żeby pani doszła do domu, proszę. Co to jest? O, dobra, teraz lecicie tam, do góry. Dobra, uwaga, lećcie do domu, wow, o nie. Co ty z moim kotem zrobiłeś? Dobra, to co teraz zrobić z tym mózgiem? Ty, chodź tu, to jest portfel. Jak to portfel? Czemu mówisz jakiś głosem giga czada? Portfel ten w papę. Ej, bro, ej, nie, zostawcie mnie. Czekajcie, widzowie, ja muszę jakoś użyć mocy. Ej, czekajcie, co jak zacznę pakować mózg, Co robisz, oczy debil, dobra, w papę masz. Co ty powiedziałeś? O ty, ja się powiększam, uwaga, teraz telekineza. I co tam, panowie? Weź mnie pójść. Pójść. Nie, Teraz, panowie, gotowi na lot? Państwo życia, 3, 2, telekineza! Wow! Łatwo, widzowie, ja kocham mój mózg, ale musimy jeszcze powiększać, ponieważ ja chcę przebić mojego brata, o tak. O tak, znalazłem to w końcu, księga mocy, ona daje razy miliard pewno. A więc uwaga, przeczytajmy co w niej jest. O, uwaga, to będzie zbyt mocno, łeb mi się powiększa. Zaraz będę większy od ziemi, jestem zbyt mądry, jestem sens całego życia i jak stworzę ten ziemia, wszystko. Jestem idealny. O nie, widzowie, zobaczcie, jak jestem mały w porównaniu
pytanie do mojego brata. Co jest z nim? On musi być tak mądry, on musi znać wszystko. Okej, widzowie, żeby przebić mojego brata, muszę zdobyć książkę, która da mi więcej. Ale gdzie... Ej, czy to jest książka rasy 10? Let's go, to jest moje. To moje... Poczekaj, żeby dostać tę księgę, musisz mnie pokonać. Pokonać, no dobra. Ej, nie działa na nim telekineza, widzowie, co jest? Na tobie działa. Ej, cześć, nie, on robi mi telekinezę, halo. Gościu, co robisz? Halo, puść mnie. Gdzie chcesz iść, ty nobko? Nie, gdzie? Aaaa, on mi wywalił w kosmos. O, dobra, widzowie, nie, wiecie co? Muszę się uczyć. Nieco słabszą książką, bo razy 5, ale mogę to robić. I teraz patrzcie, zyskuję trochę mózgu i tym samym uczę się, jak biegać szybciej. Pam, pam, patrzcie, patrzcie. Wow, uho, okej. O nie, brak tu jest, o nie, dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dobra, nawalamy, nawalamy. Wow, ha, ha, ha. Dobra, i teraz coraz szybciej. Głowa mi się powiększa oraz szybkość się zwiększa. Let's go. I teraz uczymy się skakania. Pyk, 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 pyk. Patrzcie, co skok robię, coraz większy skok. Pyk, wow. Nice, teraz kolejny, ho, 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 ho. I pom. I teraz mamy na maksa, jeszcze speedar sobie doróbmy. Pyk, uczymy się, nawet już nie widać tej książki. Ja się uczę, jak zdobyć speeda. I teraz mamy na maksa speeda, i uwaga. Wow, my biegniemy szybciej niż światło. Wow. Let's go. I teraz nauczmy się, uwaga, uczę się. Powiększa mi się głowa, zobaczcie jak się powiększa głowa. Let's go. I uwaga, mamy już wystarczającą głowę i teraz nauczyłem się jak latać. Okej, okay. I teraz patrzcie, będziemy biegli, latamy, wow. Wszystko już możemy robić, wow. I uwaga, pom, pom. Masz gościu, masz, wow. Co ty zrobiłeś? Wyleciał, gdzie on stoi? O, tutaj jest, uwaga, pom. Pyk, mordeczko. Przestań już. Patrz jak odleciał, dobra, i teraz bierzemy sobie książkę i pyk, i mamy ją, wow. Dobra, zobaczmy jak ta książka działa, pyk, o, 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 dobra, ile mi da, ile mi da, ile mi da, o. Wow, ej, zobaczcie, ona daje mega dużo, co jest, wow. Na, 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 jak wbijamy, co jest z tym, to jest poprane. Dobra, nasza głowa się powoli zwiększa do wielkości tego gościa. Więc teraz nawalamy, nawalamy, nie możemy się poddać. To jest najważniejsze, widzowie, nie poddawać się. I zaraz będziemy jak mój brat, o tak. O je, 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 na, 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 kup sobie klej. Ej, a widzowie, zastanawialiście się, co jest w moim mózgu? O. Lubię hajs i męciuchy, nawet stary się twój skusi. Mam swój sklep i rodzinę, więc już schowaj krzywą minę. Nowe kejsy i koszulki na prezencie dla swej Julki. Lepszą markę mam od Gucci, nawet Jerry się tu skusi. Ej, dobra, widzę tu jakieś mądrale i to jest mój nauczyciel od historii. Hej, panie nauczycielu! Walka na naukę, dawaj, pokaż co potrafisz. Kame, kame, pom! Siła umysłu, na, na, na. Ej, czekajcie, on jest jeszcze troszeczkę większy, ale zobaczcie, mój brat zaraz będzie mniejszy, to teraz tak. Mój mózg działa dobrze, więc teraz dajemy hormon wzrostu. Wow, ja rosnę, ja rosnę. To jest wszystko dzięki tej książce, wow. Ej, dobra, 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 powiększam się. I mój mózg się powiększa, dobra. Nice, jeszcze troszeczkę i zaraz będę większy od brata. Na, 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 nawalam, 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 nawalam. Ej, co ty robisz, tak nie może być. Telekineza. Telekinezę użył, wow. Wow, co jest ze mną, wow. Dobra, teraz przegiąłeś, bracie. Nawalamy mocniej, boom. Wow. Ej, teraz jestem dosyć duży, ale jeszcze musimy więksi. Na, 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 na. Taniec, nauczyli się tańca, zobaczcie widzowie. Umiem każdy taniec na świecie, wow. Taki i też taki, na, 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 na. Bang! Upgrade głowy! Jestem już prawie jak mój brat, let's go! Dobra, i teraz nawalamy mojego brata, wow! O nie, czy jestem odpowiednio wysoki? Wow. O nie, nie trafiłem go! Potrzebuję tej mitycznej książki, żeby go pokonać. Ej, czekajcie. Mityczna książka! 3000, let's go! Ona jest moja. A? Wow, mam ją i teraz pakujemy. Na, 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 na. Wow, co jest? Moja głowa wybuchła. Ona jest za duża, jestem zbyt mądry. I teraz uwaga. Pyk. Rozwaliłem mojego brata. Let's go, ja wiem wszystko na tym świecie. Wow, to jest niesamowite. Haha. Zobaczcie, jestem większy od świata. Prawie jak planeta. Nice. Kto to jest? Żołnierz, to jest Godzilla, trzeba go wyeliminować. Nie jestem Godzilla, serio! Nie! O! Żyję dalej! Niesamowite! O, a jednak nie żyje! O, straciłem całą moc, widzowie! Nie! Wygrał ten rejs! Zaraz, to jest mój brat!
Bracie? Co ty robisz? No nie, znowu ta pijawka, wypad, ja to wygram! A, ale co? Ej, to jest jakiś wyścig. Czekajcie, co jak wejdę w to? O! Czy albo minus? Aha, moja głowa rośnie! A twoja? O nie, ej, maleje! Dobra, bierzemy mózg, pyk, rośniemy, pyk, znowu mózg, nice, a jemu? Uwaga, zobaczmy. On bierze ciągle zły, on jest głupi. No przestań! Ej, no sorry, co mi zostawiasz? O nie, nie, dobra, bierzemy to, pyk, nice i... Zobaczcie, jak mu głowa się zmniejszyła do Maciu pańki rodzynki, pyk. No, przestań, bo teraz papy dostaniesz. Nubek, wow. Mi rośnie ciągle, pyk, teraz kolejne. Pyk, o nie. Ej, zabrał mi. Let's teraz go. Mi spada, ej, dobra, ja chcę więcej. Pyk, coraz większy mózg, uwaga. Coraz większy. I ostatnie, boom. Przynajmniej jest z tego jeden plus, wiesz jaki? Nie wiem, jak się chodzi. Masz darmowego headlessa, haha. Dobra widzowie, dziękuję wam za oglądanie. I to na tyle, bajajajo.